Dzień dobry, Dzień dobry Państwu witamy serdecznie w niedzielę, jak prawie zawsze, i witamy w składzie Paweł Jeżowski i Maciek Kapitan Lisowski. Serdecznie wszystkim dziękujemy za to, że spędzacie z nami wieczorny wieczór niedzielny. Jeżeli się będzie podobało, to wiecie, na co liczymy, na to, żeby były lajki, żeby były komentarze, żeby były udostępnienia, bo to wszystko powoduje, że nasze materiały rozchodzą się w większej ilości, że algorytmy patrzą na nas wszystkich sympatycznie, ale co najważniejsze. Normalne, dobrze opracowane informacje rozchodzą się wśród normalnych ludzi. To też ma swoje plusy i oczywiście wszystkim tym, którzy nas wspierają w tym, żebyśmy mogli niezależnie robić materiały, tak jak na przykład wczoraj chłopaki zrobiły kompletnie bez reklam, żeby móc mówić wszystko, co chcą, to też jest ważne i co jakiś czas takie rzeczy trzeba robić. Do tego też zachęcamy. Was do wspierania nas przez Patronite, przez y, SUPI, przez y, nawet YouTube'a jak chcecie. I tym wszystkim, którzy to robią, bardzo serdecznie dziękujemy. A my bierzemy na tapetę co bierzemy: Rosję, stanie jej gospodarki, ekonomię i różne sensy i bezsensy. Słuchajcie, 10 informacji, jak co tydzień. Zaczynamy od miejsca dziesiątego. Na miejscu dziesiątym w tym tygodniu ceny biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, które w 2024 roku wzrosły o jedną czwartą, ponad 25% i to podaje sam Rostat, a więc tutaj prawdopodobnie te ceny są już wyższe, ponieważ Rostat bazuje na pierwszych trzech miesiącach i wyciąga średnią, tak, znowuż robi to w bardzo dziwny sposób, twierdzi, że cena osiągnęła 7 015 rubli za 1 000 km kilometrów podróży w porównaniu z 6, 6 600 000 rubli. Za ten sam okres ubiegłego roku, ale już dowiadujemy się, że w marcu, też według Rostatu, ten średni koszt biletów lotniczych wyniósł już 7345 rubli, a więc wzrost kolejny w stosunku do lutego 23%. Tutaj po kolei, jak sobie czytamy dane, możecie sobie znaleźć, gdzie są najdroższe bilety, gdzie są najtańsze. Okazuje się, że tutaj Mamy dosyć duże różnice, tak, od prawie 15 tysięcy rubli do 2000 rubli, w zależności oczywiście od kierunku i regionu. Czym się tłumaczy wzrost? Oficjalnie tłumaczy się, że wzrost cen biletów lotniczych wynika ze zmiany struktur transportu. Tutaj czytamy, że przewoźnicy zaczęli zwiększać programy lotów na kierunki międzynarodowe, dlatego firmy zaczęły ograniczać przewozy pasażerskie na terytorium kraju i z tego powodu bilety wzrosły. Natomiast niezależni eksperci branżowi podają, na przykład redaktor no naczelny portalu Frequent Flyers, Ilia Shatilin, podaje, że główną przyczyną wzrostu i jest zwiększone koszty lotów. Tutaj na wzrost cen według niego wpływa inflacja i rosnące ceny paliwa. Pamiętajmy, że w przypadku tych biletów lotniczych tam nie ma tumika paliwowego, a więc one Dużby. są tak bardziej, e, że tak powiem, na te różnego rodzaju zmiany i na te ataki. E, dronopady są. E, są nieodporne, jeżeli tutaj te ataki. Będziemy dzisiaj o takach mówić, bo mam ciekawą informację w stylu Jaruski, a więc zostańcie z, z nami, warto posłuchać. E, pomysły, o których mówiliśmy, się urzeczywistniają, a więc przenika się top 10 z Jaruskim. Czasami będzie można trudno odnaleźć się, w którym miejscu jesteśmy. No, natomiast no, te koszty paliw, Mogą się zwiększać, jeżeli by się okazało, że te, szczególnie tego lotniczego, jeżeli by się okazało, że te dronopady by trwały. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli by się okazało, że ceny ropy by rosły na rynkach międzynarodowych. Na razie nic z tego nie zapowiada, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, ale może się coś wydarzyć, na przykład na Bliskim Wschodzie, no i wtedy byłoby oczywiście drożej również dla Rosjan. Jeśli pozwolisz, to ja jeszcze zauważę, że bardzo swobodnie i twórczo podchodzą do kwestii definicji kwartału. Najpierw, sam powiedziałeś, podali, że w pierwszym kwartale wzrosły ceny biletów o tyle i tyle, po czym co? Nagle się okazuje, że miesiąc marzec jest osobnym miesiącem pomiędzy kwartałem pierwszym i drugim, który ma jeszcze inny osobny wskaźnik wzrostu cen, który się nijak przykłada do o wiele niższego wskaźnika za cały pierwszy kwartał. No, bardzo to twórcze. Po drugie, pamiętajmy, że... Ograniczono obecnie możliwość wyjazdu rosyjskich urzędników. Jest taki ban, że tak powiem, bo boją się, żeby nie zdradzali tajemnic państwowych z jednej strony, tudzież aby nie byli poddawani próbom e, inwigilowania, tudzież e, przejścia na złą stronę mocy. I jest tylko lista 14 krajów, poczynając od tak wspaniałych miejsc wypoczynku. A nie, to poczekaj. To od razu, to zależy, kto. Bo niektórzy mają i tam ale, też zakaz. E, tak, niektórzy mają i tam. Najwięcej swobody mają ci z kancelarii prezydenta, a poszczególne ministerstwa jeszcze tym zarządzają, ale tak, no Kirgistan można sobie polecieć, Kazachstan, Korea Północna, e, m, gdzie tam jeszcze Iran, e, RPA można. I to się okazuje, że tak. Destynacje ale są jeszcze tak, Syria, to dodajmy jeszcze tak, no, Syria można, Syria też. Kuba można i Wenezuela Kuba. można. To tak, tak to same pasanty, po prostu topowe najmocniej... destynacje turystyczne świata, totalne. I oprócz tego, że są sankcje różnego rodzaju na Rosjan jako takich, to jeszcze wewnętrzne sankcje na tą szczególną grupę, jaką są urzędnicy, żołnierze, policjanci i tak dalej. Więc oni chcą powiedzieć, że zwiększa się ilość lotów międzynarodowych do tych 14 maksymalnie destynacji. No jeszcze Chiny. O właśnie nie wszyscy nawet mogą. Do Chin do... nie no. mogą Do Chin nie no. mogą. Nikt nie może do Chin. Tak, Więc o to jest strategiczny chodzi? partner, ale można tam coś zdradzić i nie można do Chin. Tak. Posłowie dumy jest... nie mogą, urzędnicy ministerialni nie mogą. Co ciekawe, i to też jest ciekawe, nie wiem czy to u siebie mówiłeś. Szefowie spółek i wyżsi ci pracownicy spółek mają zabron, zabrane paszporty i muszą występować, jeżeli gdzieś nie jest. Po pozwolenie, tak. tak. Mhm. Więc w FSB jakim... mają trzymane. Mhm. Więc kto wierzy w to, że rzeczywiście wzrasta liczba lotów międzynarodowych oprócz tego, że ty, ani ty, ani ja. chyba. No wiesz co, coś tam im minęło akurat. Natomiast no, no nie jest to przyczyna bo oni oczywiście odwiedzają tą Azję południowo-wschodnią, tak, Turcję, prawda, jeszcze te kraje, powiedzmy. No teraz Egipt to chyba mniej, Izrael to też już nie, a więc no mniej im tak mniej mają niż wcześniej. Tak naprawdę, natomiast no główne powody no to po prostu są ceny paliwa, tak nie oszukujmy się, I inflacja inflacja. No, tutaj też zarobki cały czas idą w górę, jest presja inflacyjna, jest luka popytowa, no i cały czas tej luki popytowej nie mogą zasypać, pomimo starań Banku Centralnego. I na ile ja wiem, jak pierwszy raz kupowali paliwo lotnicze poprzez spółki armeńskie, to to paliwo trafiło na rynek, tak, żeby mogły to pozyskać firmy lotnicze, po to, żeby armia rosyjska nie musiała ponosić wyższych kosztów zakupu tego paliwa. W związku z tym na pewno tutaj to paliwo jest droższe niż pozyskiwane z rynku rodzimego, i to się musi przekładać na te ceny biletów w komunikacji lotniczej. No nie ma siły. Tak, słuchajcie, miejsce dziewiąte. Tu będzie dla bardziej Maćka. Więcej do komentowania. Dotkliwe ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę wojskową. Najważniejszy rosyjski radar być może został uszkodzony, to sobie o tym powiemy. Natomiast co się wydarzyło w zeszłym tygodniu? Drony zaatakowały zakłady lotnicze Kazań-Korbunow w Tatarstanie, gdzie się naprawia przede wszystkim samoloty wojskowe, w tym bombowce strategiczne. Tu 22, tu 160. Ukraińcy się do tego przyznali. W zakład trafiono 17 kwietnia o godzinie 10. Również tego samego dnia uderzenie na lotnisko w Dżankoi. Z tych danych, które na ten moment mamy, możesz to uzupełnić, to już są potwierdzone cztery wyrzutnie i to się Rosjanie przyznali, widziałem. S-400. Do no. następnych rzeczy się nie przyznali, natomiast Ukraińcy podają jeden radar S-400, dwie wyrzutnie S-300 i magazyn. Beka tych, tam prawdopodobnie były rakiety też i pociski do S300, S400. Eksplozje dosyć duże, ponieważ przez no, ten materiał filmowy pokazuje, że do godziny trwały eksplozje na tym lotnisku. Być może jeszcze coś zostało uszkodzone. Jak najbardziej to są dane, które można uznać za prawdziwe, bo i Rosjanie się do pewnych rzeczy przyznali i zdjęcia satelitarne zdecydowanie potwierdzają, więc taka dziura tam spory S400. Spory uszczerbek, spory uszczerbek na stanie tych najnowocześniejszych, użytkowanych już w powszechnym Właśnie ile oni mają tych S400? E, e, mają. Oni to mają w systemie. Pułków mhm. i, i, i dywizjonów, więc nie chciałbym teraz wprowadzić w błąd, ale wszystkiego, jeśli mają około 30 zestawów wyrzutni, to to jest chyba wszystko. Nie, no bo więcej, bo mają 7 razy. No. no, 7 razy półk, ale bateria S400 jest mniejsza niż bateria S300, no bo bardziej efektywna, więc Aha. mniej zestawów wchodzi w skład baterii. I o ile półk dalej jest półkiem, o tyle sprzętu może mieć mniej, bo w możliwości. 300 ma mieć... mają mniej chyba 500, tam myślałem, że właśnie tych 400 tu poprawcie, bo ja nie jestem akurat e, tak się kiedyś chwalili, że tych 300 to nie wiadomo, oczywiście, na ten moment. Mieli dużo, tak. Mieli po, podobno jest 400-100 natomiast czy nadal mają to ja tego nie wiem. Pewnie mniej tak jak mówisz. Raz, że mniej dwa w ogóle już trochę ich stracili. Ponadto mm -hmm. podlegały też one eksportowi i część z tych produkowanych którą oni zaliczali do puli, że tak. podobno 100 będą mieć to A, były no tak w wersjach eksportowych. A eksportowe wersje trafiły. W tak, wersjach. tak, no bo tak, pewnie ja czytałem ile oni tamto go wyprodukowali przez, przez ostatni czas. No, i następna Ale... rzecz, ona też, też jest ciekawa. No, proszę cię. Zamierzam, jedna rzecz. W tym momencie oni muszą zmieniać taktykę użycia tego wszystkiego, bo się okazało, że skoro zasięg jednej, maksymalnie dwóch głowic kasetowych potrafi pokryć całą baterię tego typu, to znaczy, że one stały za blisko. I w tym momencie oni muszą od nowa podejść do sposobu ustawienia takich zestawów. Pytanie, czy wystarcza im w związku z tym infrastruktury tej potrzebnej do, do tego, żeby połączyć, bo co jest po kablach, to po kablach, co po radiu, to po radiu, zasilanie zasilaniem. I tu się okazuje, że może, mogą być spore problemy, bo nie, prze, nie przemyślano wcześniej do innej, wymuszonej przez przeciwnika taktyki. I zrobili to po staremu, że to wszystko ma być blisko siebie, prawie że w zasięgu głosowym, jakby coś nie wyszło, a tu się okazuje, że to jest niestety powód ku... Większym zniszczeniom w przypadku ataku na nich. I to też teraz jest szukanie sposobu na to, żeby zapobiec tego typu zniszczeniom w przypadku ataku. Muszą szukać nowych sposobów ustawienia, połączenia tego wszystkiego. I właśnie na tym teraz intensywnie pracuje dowództwo wojsk yy, wojenno kosmicznych sił i tych przeciwlotniczych, bo na to nie byli przygotowani. Myśleli, że po staremu będą stawiać w małych grupkach i będzie stało, będzie wszystko robiło, a tu się okazuje, że musi być większe rozproszenie. No bo z tego co zrozumiałem, no to te wyrzutnie stało w rzędzie obok siebie, tak, tak, to nie wiem czy to opisane przez Rosję. Pamiętam, yy. Raczej w kółeczku dosłownie. No, czy w kół... no tak, no ale obok siebie tak taki metrów Tak, no bo miało to śledzić dookólnie, tak? Radar hmm. odpowiednio ustawiony, cztery wyrzutnie. No i to się zemściło. Hmm. Dwie głowice kasetowe pokryły wszystko. Hmm. No tak, ale to nie tak. Wszystko, no, tak. Było tam tak, chyba pięć tak, czy sześć pożarów, tak. tak. Nie wiemy, które były wtóre, wtórne, które były pierwotne, no bo tych eksplozji, tak jak mówię, i ten pożar był. Olbrzymi, jeżeli chodzi o to lotnisko, więc tu należy się spodziewać, że być może jeszcze jakieś straty pewnie y, były. Ale trzeba podać, dodać jeszcze y, dodatkową informację. To nie jest tak, że po raz pierwszy od dawna taki atak na środki przeciwlotnicze rosyjskie się zdarzył. Od dłuższego czasu w ogóle oni chyba uczynili nawet specjalną jednostkę w tym celu Ukraińcy, tudzież przydzielili jej specjalne środki i zaczęli polowania z wykorzystaniem nowej amunicji tej swojej, co można ją określić jako kopia rosyjskiego lanceta. Zaczęli polować w tej bliższej strefie przyfrontowej na wszystko co jest przeciwlotnicze. I bardzo wzrosły straty rosyjskich zestawów przeciwlotniczych BUK oraz Torn mhm. oraz zaczęli ataki w głąb, tak jak ten tutaj w rejonie Dżankoj oraz, co powiemy zaraz dalej, zaczęli niszczyć y, infrastrukturę rozpoznania radiolokacyjnego dalekiego zasięgu. Tak, i to są pewne no. nowe zagrywki w ich wykonaniu. Tak, bo mówimy tutaj słuchajcie o zaatakowaniu jednostki radiotechnicznej, no i dosyć w sumie daleko, bo w Mordowi, tam znajduje się, no i tutaj mi poprawisz pewnie, radar pozahoryzontalny 29b6 kontener w kowelkinie, który no oni się chwalili, tam różnie podawali 2000, 3000 km no i okazuje się, że radar nie wykrył. Dosyć wolno lecącego drona, takiej awionetki, no, która albo jedna, albo dwie uderzyły właśnie w tą bazę. No i tu ze strony Rosjan mamy informację, że został zestrzelony, że wszystkie drony zostały zestrzelone, natomiast no, wydaje się, że mm, tu obiekty naziemne, że tak powiem, pomogły w unicestwieniu tych e, dronów, no bo mamy takie, no nie możemy pokazać znowu ze względów na YouTube'a, natomiast e, Możemy? Na pewno? Tych nie, zdjęć nie mam przygotowane. A, okay. zdjęć możemy, natomiast ja mam A, też takie jak matka z córką omawiają i tam jest pokazany sam jak gdyby atak i, i tego nie możemy. Drogi, to jest spójrz. to jest radar, tak? Część. To jest część instalacji antenowej tego radaru. Maszty o wysokości 34 metrów, między nimi rozpięta odpowiednia sieć odpowiednich przewodów i takie coś, to jest tylko jedna ze ścian, odpowiednio ustawione, bo długość sumy trzech ścian, bo to zawsze są trzy ściany antenowe, to 1300 metrów. I nie są to więc małe rzeczy, ale teraz spójrzmy na to bardziej z góry. To jest Instalacja nadawcza, trzy ramiona, spójrzcie, odpowiednie długości, te wszystkie maszty, odpowiednie budynki sterowania, zarządzania, zasilania tym wszystkim, oraz w innym miejscu kompletnie instalacja odbiorcza, gdzie są trzy ściany na bazie trójkąta równobocznego. Proszę bardzo, jedna, druga, trzecia i takie coś, właśnie. Jest tym, co zostało zniszczone. Przy czym atak tego typu był już 11. Atak tego typu był już 11. na jedną z tych instalacji i wtedy uszkodzono budynki systemu kierowania dowodzenia. A teraz ten jeden z dronów AJ-22 na, na bazie takiej lekkiej awionetki z, z głowicą 400 kg, co najmniej jeden zdetonował tak, że ten, ta instalacja odbiorcza przestała działać. Obecnie ona na pewno nie działa. I ten radar działający na zasadzie wykorzystania odbicia fal radiowych od jonosfery, który dzięki temu pozwala osiągać za horyzont dla celów na odpowiednio dużej, to jest ważne, dużej wysokości, bo tych niżej, takich jak ten wolnolecący dron, no tak. przez to nie mógł wykryć, od tego są inne radary. I takie coś się im przytrafiło, i to nie ale jest to poczekaj, bo ja jednej rzeczy nie rozumiem w tym wszystkim, bo to, że to jest dalekiego, to ja rozumiem, ale jak to jest możliwe, że tam nie ma żadnego systemu takiego właśnie obrony przeciwlotniczej lub ostrzegania? No i w sumie możesz sobie taką awionetką wlecieć i rozwalić no krytyczne, krytyczną infrastrukturę wojskową, do, która jest częścią tych instalacji. Dotyczących no w sumie takiego bezpieczeństwa Rosji, tak? No bo tutaj Ale no, wiesz co? Wykrywa te rakiety balistyczne, niebalistyczne, tak? No, jeżeli te 2000 kilometrów, 3000, no to dosyć ważny radar. Słuchaj, jeden, stacja nadawcza jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, na południowy wschód od Moskwy, gdzieś tutaj, mhm. a odbiorcza, czy odwrotnie, druga jest tu. Więc to jest generalnie w takim rosyjskim interiorze, europejskim, ale to jest w głębi Rosji. Teoretycznie, no to, to w głębi żeby w Rosji atakuje, wiadomo, tak. No. no właśnie, żeby się tam dostać, powinieneś przelecieć przez cały łańcuch stacji radiolokacyjnych, mniejszych, o mniejszych zasięgach i tak dalej. Jednak się to udało. To jest najważniejsze, ale przypomnijmy też Matiasa Rusta, który wylądował awionetką na Placu Czerwonym, tak. Mm -hmm. Czyli to nie pierwszy raz takie rzeczy im się zdarzają. No A ale masz... wiesz, wtedy jednak Rosja nie prowadziła e, żadnego konfliktu <laughs> <wojny>. i <laughs> tak. nie była atakowana dronami typu awionetka. To wiesz, no w sumie, no być, bo wiesz, bo być może na przykład oni widzieli, że leci gdzieś jakaś awionetka, no ale strzelajmy do cywilnej awionetki, wiesz, no to jest trochę. Inny przypadek, a tu jeżeli widzą, że jest awionetka i sobie leci, no to prawdopodobieństwo, że to jest dron, który może zrobić krzywdę kluczowej instalacji rosyjskiej, no, moim zdaniem. No i ta jest. instalacja, co jest ważne, to jest rzecz całkiem nowa, bo to ona jest z 2013 roku tak. jakoś. A w 2019 do końca weszła operacyjnie do działań, więc świeżynka jak na rosyjskie zasady, dlatego na tej mapie jeszcze nie ma jej. Ale tu spójrzcie, jest system radarów dalekiego zasięgu rosyjskich, które no aż do powiedzmy, że połowy długości tego kraju sięgają swoją lokacją, ale zostają do lecą, tak. Śledzą wszystko dookoła. Więc ten radar jeden nie niszczy definitywnie ich zdolności wykrywania, natomiast jak gdyby jedną z warstw w tym momencie, jak on nie pracuje, wyeliminowano. Więc to, o czym się mówi, że to mogłaby być ta czerwona linia dla Rosjan, że zaatakowano coś, co żywotnie ma wpływ na ich bezpieczeństwo, jest, uważam, moim zdaniem przesadą, ponieważ pozostały kordon tychże radarów, oczywiście radar w Orsku w tym momencie jest wyłączony jeszcze chyba ze względu na powódź, ale spójrzcie, sektory dwóch sąsiednich w znacznej pokrywają. mierze pokrywają to, nad czym pracuje ten radar z Orska. Widzicie jego zielone, zielony sektor zaznaczony, a tu jest Barnau, który częściowo pokrywa na dalszym zasięgu oraz Armawit, też z 2013 roku dosyć świeża rzecz, i one uzupełniają, pokrywają. Więc tu bym raczej chciał uspokoić, że nie mogą tego Rosjanie poczytać za przyczynek do użycia argumentów innych niż konwencjonalne. Sami sobie zrobili, jak to zwykle u Rosjan bywa, że systemy się dublują, więc tylko jedna warstwa tego przestała działać. Ale trzeba przypomnieć, że to nie był. Tak ogólnie pierwszy atak na stacje radiolokacyjne w ostatnim czasie. W ciągu ostatniego miesiąca zaatakowali też stację radiolokacyjną Niebo-U rozmieszczoną w rejonie Briańska. I ona też miała zdolność sięgać w przestrzeń ukraińską do 700 kilometrów, czyli można powiedzieć zaryzykować pewną hipotezę. Ukraińcom zależy na tym, żeby w teraz w najbliższym czasie nie mieli wglądu dobrego radiolokacyjnie Rosjanie, w głąb ich terytorium. Pytanie, czy to się będzie tyczyło nowych rzeczy latających, widzę 16 czy jakieś takie? Czy też chodzi o jeszcze inne działania, na przykład, przygotowanie odpowiednio dużych nalotów dronowych, który mieliśmy ostatnio? 50 dronów wypuścili, doleciały, gdzie miały dolecieć, zniszczyły magazyny paliwa w rejonie Smoleńska. W paru innych miejscach też poczyniły trochę szkód. Być może o to chodzi. No tak, znaczy. Mano miejsca startu. Wiesz co, dla mnie to jednak bardzo, bardzo ośmiesza no Rosja. No, no i wiesz, bo tam wystarczyło postawić jakąkolwiek. Moim zdaniem powinna być jakaś stacja ostrzegania taka Na normalna zasięgu. Tak, krótkiego i za zasięgu. Kluczy. I zestaw przeciwlotniczy, lotniczy? No przecież to Wania z karabinem maszynowym by to zestrzelił, tak? Jeżeli by go tam po, po, postawić, tak? No wiesz, czy, 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 czy nawet jakiś pojedynczy pancer? Ja rozumiem, że wiesz, że rafinerii nie chcą, natomiast no, takie obiekty jednak powinny być chronione. No bo tutaj mamy różne te działania hybrydowe przecież, no i jak gdyby, dlaczego się zakłada, że cały atak będzie z zewnątrz, tak? Może być tutaj przecież z wewnątrz Rosji. Bo widzimy, że ta wojna w przyszłości może zupełnie inaczej przebiegać. No i zresztą to Ukraińcy wielokrotnie udowadniają Rosjanom, że oni są zupełnie bezbronni, jeżeli chodzi o ataki wewnętrzne, bo jeżeli jesteśmy przy tych dronopadach, no yy, coraz bardziej i coraz więcej jest tych ataków, które zapowiadaliśmy na infrastrukturę energetyczną. A więc tu Ukraińcy co prawda nie odpowiadają jeszcze symetrycznie, no bo Rosjanie niesamowicie niszczą ich infrastrukturę, natomiast zaczynają się powoli Odgryzać, no i być może za jakiś czas ta sytuacja będzie inna, bo Rosjanom będzie już trudno niszczyć kolejne, kolejne punkty energetyczne, natomiast Ukraińcom będzie łatwo, bo one są znowu już rozproszone, no i tu są też totalnie niebronione, jeżeli chodzi, mówiliśmy, ta, ta, ta energetyczna, bo nie tylko rafinerie. No i teraz w sumie nie wiadomo, co Rosjanie mają bronić, bo wszystkiego powinni bronić, a tak się nie da czyli i zakłady związane z produkcją wojenną, bo niekoniecznie same wprost, ale odpowiednia chemia dla mater produkcji materiałów wojennych jest potrzebna, nie jest to zakład stricte przemysłu obronnego, tak? To jest raz. Dwa zakłady przemysłu obronnego, rafinerie i magazyny, duże składy paliw. I teraz się pojawiły podstacje elektryczne, bo na przykład ta w rejonie Briańska to naprawdę nie była przypadkowa podstacja, bo no tam nie. się koncentrowały linie zasilania z co najmniej dwóch, jeśli nie z trzech elektrowni atomowych i nastąpiwało odpowiednie rozdzielenie tego tej mocy. 750 kW to jest, to są największe, jeżeli chodzi o przesył linie i stamtąd szło między innymi zasilanie do fabryki Lokomotyw w Briańsku, która jak za dobrych radzieckich czasów oprócz no, dziękuję, remontowania czołów, oprócz remontowania. Przygotowania czołgów, modernizowania i tym podobnych, również produkuje te lokomotywy. Więc zaczynają bardzo wybiórczo, ale słusznie wybiórczo, podchodzić do priorytyz priorytyzowanych celów, i to uważam będzie bardzo dobrym ruchem. A że mają to czym robić, jeżeli chodzi o swoje własne drony, do których nikt się nie może przyczepić, że oni tego użyją, to ma to jak najbardziej sens. Tak, tak, no, będą musieli dodatkowo bronić, będziemy sobie mówić o tych nowych pomysłach, jak bronić takie, takie instalacje, bo są specyficzne, rosyjskie jak zwykle pomysły. Zobaczymy, czy będą skuteczne, bo to my możemy się oczywiście uśmiechać i śmiać, natomiast kwestia jest, czy to będzie skuteczne i teraz słuchajcie, przechodzimy A, śmialiśmy do… Śmialiśmy się tak mówiąc, śmialiśmy się z daszków. Zgrili na czołgach. Okazało się, że odpowiednio przemyślane i dopracowane zawędrowały nawet na czołgi izraelskie, czyli coś, co było głupie, ale zostało dopracowane, głupim przestało być. No, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Natomiast my przechodzimy do miejsca ósmego, moim zdaniem ważnego. Są różne szacunki, natomiast pojawiły się też szacunki zagraniczne. Mówi się, że Rosja, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, straciła Przynajmniej 100 samolotów, jeżeli by wierzyć oczywiście tym ukraińskim danych, no to będzie ponad 300 tych samolotów, tak? 347 bodajże podają, natomiast no tutaj wydaje się, że ponad 100 i dosyć ważny chyba bombowiec został ostatnio uszkodzony. No i tu jest chyba dyskusja, bo widziałem na Twitterze Marek pisał, że awaria. I tak, Rosjanie podają, awaria techniczna. Ukraińcy się upierają, że to ich rakieta S-200, tak jak wcześniej, A-50, trafiła ten samolot. Natomiast największą stratą jest utrata dwóch pilotów, bo załoga, załoga się katapultowała, natomiast z czterech osób, dwie tylko przeżyły. I jeżeli chodzi o tego instruktora, no to zginął, i to chyba jest taka. Z tego największa strata, tak. No i też widzimy, że te Tu-22 mm, nie mają no, Do tej pory bezpiecznie się wydawało, bo nie mieli strat. Natomiast no, pierwsza taka strata. Jak Ty to oceniasz? Znaczy, my z Markiem sygnalizowaliśmy wcześniej, bo one były używane, eksploatowane dosyć intensywnie, mocno. ale zawsze z bezpiecznego dystansu do odpalania pocisków, które miały odpowiednio daleki zasięg. I tu dalej mamy problem, jeżeli chodzi o to w którą stronę się bardziej przychylić? Ja się bardziej przychylam do Marka opinii, jeśli chodzi o najprawdopodobniej awarię jednak silnika. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że rakiety z systemu S-200 mają zasięg 250 km. Wyrzutnia nie stoi na samej linii frontu, musi być cofnięta, i to patrząc na to, jak ostatnio sobie, na przykład atakując Dnipro w odległości no, Prawie 90 km od frontu, skutecznie porażone przez rakiety z systemu Tornado, z Iskandera, przepraszam, no to niestety ryzyko dla takich ważnych celów jest wysokie. A drony rosyjskie potrafią sobie latać w okolicach nawet 100 km za linią frontu i nie są tak łatwo rozpoznawane i niszczone. Więc nie wierzę w to, żeby bliżej niż jakieś 70 km od linii frontu mogła być tego typu wyrzutnia. Jeśli nawet była, no to 250 minus 70 robi nam się 180 km, a mniej dane, potwierdzone dane geolokacyjne mówią o tym, że to było w odległości około 300, 310 km od linii frontu. I tu nie gra mi absolutnie kwestia danych technicznych znanego wariantu rakiet S200, starych rakiet, z tymi danymi. Wiemy natomiast, bo pamiętam z końcówki 2022 roku, że Ukraińcy robili reelaborację rakiet typu S200 i używali ich nawet na początku w charakterze rakiet do atakowania celów naziemnych. Natomiast czy poszły za tym również prace związane z wymianą paliwa na bardziej energetyczne, co wydłużyłoby zasięg, tudzież, czy dodano jakiś dodatkowy booster, który da dodatkowe kilometry, tego nie wiemy. Tych informacji nam brakuje, ale to nie jest nieprawdopodobne. Ukraińcy bardzo mocno próbują skierować ślady właśnie na te rakiety S-200 w tym zakresie. Ale to może być równie dobry sposób na maskowanie tego, by nie wiadomo było, co rzeczywiście zostało do tego użyte. Ale ja się skłaniam raczej ku kłopotom eksploatacyjnym z tymi maszynami, bo dostępność silników jest w tej chwili naprawdę bardzo kłopotliwa do tych maszyn, dlatego były od dłuższego czasu oszczędzane. No, ale zobaczymy, jak to się skończy. Zawsze mogą kupić od towarzyszy chińskich ichniejsze, stare maszyny H6, które są kopią jeszcze starszych rosyjskich Tu-16, poprzedników samolotów Tu-22. Dobrze, teraz przejdziemy, słuchaj, do powiązanego tematu. Okazuje się, że Rosjanie budują kupuły, aby chronić swoje rafinerie my mówiliśmy o tym już w Jaruskim, proponowaliśmy, żeby były plastikowe, potem też mówiliśmy, pokazywaliśmy projekt już, który był, no ten pierwszy projekt, który był, to wyglądał tak, Nie? no i to miały być tak, systemy antydronowe, wzorowane na tych bardziej izraelskich, no potem mówiliśmy, żeby z pleksy zrobić, bo tanio będzie, Natomiast gdzieś ja to mam, pojawił się słuchajcie, projekt następnych kopuł tutaj z Krymu. No i idziemy w tym kierunku bardziej. Idziemy w tym kierunku bardziej, żeby to były kopuły tak zwane siatkowe, a w przypadku Rosjan wygląda to tak, że siatkę rozwiesz rozwieszają tak, Nad kluczowymi elementami. Siatkę metalową na różnych takich chałupniczych, często rusztowaniach, więc to nie wygląda tak ładnie jak, jak tutaj. Te zdjęcia są teraz jak gdyby chronione, natomiast pewnie za jakiś czas się pojawią. No i zaczynają instalować te kopuły siatkowe, aby chronić swoje zakłady produkcyjne przed atakami. Bezzałogowych statków powietrznych. No, i tutaj mamy nawet, słuchajcie, artykuł w Reutersie. Mówi szef Bashkor stanu, tak, że coś takiego u nich jest instalowane. Od początku 2024 roku przypomnijmy, że w wyniku ataków z użyciem ukraińskich dronów zostało uszkodzone wiele obiektów technologicznych, w tym kilka rosyjskich rafinerii. Nie wiem, czy tak chcesz, będą też chcieli na te huty, też, bo to tak może być ciężej, jeżeli chodzi o te huty. Natomiast w przypadku rafinerii, no tu też widzę pewne wyzwania. Natomiast na początku kwietnia rzecznik Kremla Dmitry Pieskow powiedział, że Rosja zrobi wszystko, aby zminimalizować zagrożenie atakami na ich rafinerię i w przyszłości całkowicie wyeliminować. Mamy tutaj firmę Basznieft, spółkę zależną Rosniefty, która właśnie zaczęła instalować jako jedna z pierwszych bariery siatkowe w celu ochrony kluczowych instalacji w zakładach rafinacji ropy naftowej przed potencjalnymi atakami. I tak powiedział, słuchajcie, w ten piątek szef, właśnie Baszkorstanu, Rady Habirov, no bo tam jak gdyby są te pierwsze instalacje. Zobaczymy, czy inne rafinerie pójdą za przykładem Rozniewty. W ostatnich miesiącach Ministerstwo Energii. I roztęch nadzor zdecydowanie zaleciły, aby wszystkie rafinerii ropy naftowej zamontowały specjalne kopuły siatkowe w celu ochrony zakładów produkcyjnych przed atakami bezzałogowych statków powietrznych. A więc widzicie, idą w innym kierunku, nie jakieś drogie systemy przeciwlotnicze, tylko siatki i konstrukcje najczęściej ze stali. Tutaj, które mają, na których te siatki mają być rozpięte. W tym momencie nie ma standardowych projektów, niestety, bo Rostchen Nadzor jeszcze nie opracował takich, a więc no są różne i bardzo, tak jak powiedziałem, chałupnicze te, te instalacje. Tutaj teraz każdy określa i buduje dla siebie ochronę według własnej inwencji, biorąc pod uwagę cechy konkretnego obiektu. Tak czytamy w tych oficjalnych dokumentach. Co prawda, sformułowano ogólne, ale podstawowe parametry, które należy, którymi się należy kierować przy opracowywaniu takich projektów. I tutaj są wypowiedzi specjalistów z koncernów naftowych, że w wielu zakładach się nad tym właśnie pracuje. Aby przyspieszyć realizację projektów konstrukcji ochronnych, rozdział nadzor wyszedł naprzeciw potrzebom rafinerii i realizuje projekty konstrukcji ochronnych nie w formie rekonstrukcji, ale ponownego wyposażenia technicznego. Czyli nie potrzeba z grubsza żadnych zezwoleń, sobie można co chce się postawić. No to akurat to im się udało. Przy ichniejszej biurokracji to skracają potężnie czas reakcji. Tak, no Natomiast... bo wiesz, no tak jakby postawili, no to zaraz przecież no to trzeba mieć pozwolenie specjalne. No i wielu w wielu wypadkach, wiesz, może się dostać. skończyć, że y, taka konstrukcja może zaszkodzić y, niż pomóc, tak? No bo tutaj... Oczywiście na to liczymy. Na wiesz, jeżeli nie, nie ma. Spadnie. Tak, tak, tak. Może, że tak powiem, ta konstrukcja stalowa, która podtrzymuje jeszcze spowodować dodatkowe zniszczenia, w zależności jaki ładunek się na przykład użyje, tak. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast widzimy, że Rosjanie sięgają po nieszablonowe. Pomysły rodem z Jaruskiego. Ja mówiłem, że te plastikowe lepsze, bo tam można wtedy by coś tam hodować, od razu jakieś warzywa, drzewa owocowe w środku, cieplej byłoby, okna by się tam zamontowało. No, ale poszli w te siatki, poszli w te siatki. A więc siatki to trochę to niebezpieczne mogą być. No. To generalnie przypomina dwie rzeczy, jak dla mnie. Wielką wolierę dla ptaków, gdzie zamiast ptaków są ludzie. Dwa, wielkie przypomnienie, że Rosja jest więzieniem narodów, bo wszyscy, którzy tam będą pracowali, będą zakratą de facto w jakimś stopniu. E, całkiem swojsko będzie im się w tym w związku z tym przebywało. No, taki kraj, tacy ludzie, takie okoliczności ale co jest jeszcze śmieszniejsze, przyroda na pewno da o sobie znać, bo tak wielkie, jeżeli będą siatki z linek stalowych, to takie coś i to jeszcze wyniesione w przestrzeń w jakimś stopniu siłą rzeczy będzie przyciągać wyładowania atmosferyczne. Ciekawe, jak sobie z tym poradzą, bo... Ja nie wiem, w czy oni to wszystko gromale. przemyśleli, tą, tą pierwszą zimę, tak? To będą, Może na zimę będą zdejmować, żeby przewietrzyć, wiesz, no, tak. tam... No, no. Jakiś pomoc jakiś pomysł no mega mega dziwny ja ale wiem, może, będzie wesoło być może skuteczny natomiast będzie wesoło szczególnie tak jak mówię jeżeli się okaże że część tych konstrukcji tak budowanych będzie miała już na wstępie wady konstrukcyjne bo jakoś tak bym to obstawiał że to się może różnie skończyć natomiast przechodzimy do ciekawego miejsca miejsce szóste ja umieściłem je dosyć wysoko ponieważ Dosyć duży proceder okazuje się. Rosyjscy producenci AGD oskarżają klientów o oszustwa. Sprzedawcy detaliczni zgłaszają, że oszuści niszczą sprzęt. W celu wyłudzenia odszkodowania, i tutaj Związek Pracodawców zwrócił się do, pro, do prokuratury o zajęcie się oszustami, którzy celowo niszczą sprzęt, a następnie otrzymują odszkodowania na drodze sądowej. Tylko w 2023 roku kwota roszczeń wobec sprzedawców detalicznych przekroczyła miliard, które zostały już wypłacone. No a podobno kilka miliardów jest w toku i w 2024 ktoś co się zwiększyło, no tutaj widzę pewne, pewną zbieżność z sankcjami, no ale pewnie przypadkową. Tutaj jedna z firm, która się nazywa też ciekawie, Video Eldorado powiedziała, że liczba takich spraw przeciwko sieciom handlowym może sięgać już setek. Najbardziej problematyczne obszary to regiony Wołgi, następna firma Wimpel.com, Podkreśla, że program nabrał szokujących rozmiarów i przekształcił się w biznes warty miliardy dolarów. No trochę, trochę chyba ich poniosło, no, ale jeżeli to byłyby miliardy dolarów, no to faktycznie w piśmie napisano, że obywatele celowo wyłączają elektronikę, a następnie kontaktują się ze sprzedawcami w sprawie roszczeń gwarancyjnych, przedstawiając niewiarygodne oświadczenia na temat obecności wady produkcyjnej produktu. Zgodnie z prawem, przypomnijmy, konsument może dochodzić maksymalnie zwrotu kosztów, kosztu towaru plus kary pieniężnej dla producenta. Całkowite odszkodowanie tutaj nie może przekroczyć potrójnego kosztu towaru plus ewentualne koszty prawne. No i co to? Tak się zastanawiam, bo producenci towarów, znaczy tego typu sprzętu AGD z Zachodu i z Azji, no to raczej się ci z Europy są nieobecni, ci z Azji mniej nie było. Więc tak, chińczycy boją jakieś... się mhm. właśnie. Jakieś własne montownie rosyjskie tego typu sprzętu czy fabryki. I teraz tak, tak. E w związku z tym, że jakieś chipy były potrzebne do produkcji czegoś innego dla wojska, wstawili jakiś inny erzat za to, wymienili nie wiem jakieś styki, mikrostyki tym podobne, ale co? Towar ma działać. I ja bardziej stawiam na to, że co najmniej połowa tego wszystkiego, to przyczyną jest właśnie wymiana tych elementów na całkowicie inne, gorsze, nie odpowiadające żadnym parametrom, co wywołało tego typu trend, a ludzie nauczyli się to wykorzystywać. Więc sami dali argumenty ludziom do ręki, a człowiek radziecki korzystać z takich okoliczności umi. a dlaczegożby nie? I mi ich wcale nie żal. No te właśnie rosyjskie, że tak powiem, produkty AGD cieszą się bardzo złą sławą, Podobno, właśnie już po przyjeździe, tam nie wiem, po dwóch, trzech praniach, ta elektronika siada i to masowo. Stąd też są zgłoszenia. Być może ktoś to też próbuje jakoś wykorzystać, tego akurat jak to w Rosji nie możemy wykluczyć. Natomiast trzeba też liczyć się z tym, że dużo tych firm sprowadzało właśnie, bo pamiętaj, jak masz te chipy, no to masz różnego, że tak powiem, jakby to powiedzieć, żeby uprościć gatunku, tak, klasy, nie? No, i oni sprowadzali te, które szły na odpady, tak? Te, które nie, nie szły do tych zachodnich marek, bo często, jeżeli mamy producenta chińskiego, no to te odrzuty wstawia do tych tańszych modeli i, i no to wysyłali do Rosji. No i skoro jest duża wadliwość takich chipów, no bo one już jak gdyby z fabryki wadliwe przyjechały, no to mamy takie efekty, że tam ta elektronika nie działa. Te zachodnie pralki są bardzo pożądane na ten moment. Znaczy, one też są produkowane najczęściej w Chinach, ale właśnie z trochę lepszych podzespołów. No i sytuacja wygląda tak, że no w, sumie, no w sumie nie ma tu rozwiązania chyba. Powiem ci takie coś. Ja znam tego typu fabrykę AGD w Polsce, która na jednej linii produkuje chyba trzy, trzy marki znane. Europejskie i byłem w szoku, jak zobaczyłem laboratorium. Laboratorium zajmujące na przydziale tych zmywarek. Setki zmywarek podłączone do instalacji. Czujniki parametrów i tak dalej, i najróżniejszego rodzaju wsady o różnym poziomie zabrudzenia, różnych też producentów, te tabletki, i inne płyny do tego, mm -hmm. tego wszystkiego, i to non-stop w cyklu ciągłym pracowało i oni to sprawdzali. I sam widziałem, że naprawdę ta produkcja europejska tego była dowiązana do jakiegoś poziomu jakości. Sam używam u siebie zmywarki jednego z wiodących europejskich i polskich, obecnych w Polsce też producentów, już kilkanaście lat i cały czas zasuwa. Trzeba było tylko raz wymienić uszczelkę. Tak? I to działa. Natomiast to, co u, Rus u ruskich, to nawet jak za czasów PRL-u kupić ruską lodówkę i tym podobne, Mińsk jeszcze tak, ale jakaś pralka, wiatka to nie było. To, było, to była loteria, co się trafi. I to się tylko i wyłącznie w tej chwili pogłębiło. Tak, tak. No, jak gdyby tutaj Rosja coraz bardziej pod, przoduje w podróbkach, w jakichś takich tanich bublach. I to wraca, wraca tutaj te wszystkie wspomnienia z komunizmu, tak, które były, to teraz wracają ze zdwojoną siłą. No i tak jak mówię, już te zachodnie, zaczyna być ten efekt, że te zachodnie produkty zaczynają być pożądane. I to też widzimy na przykład, bo mówimy o AGD, widzimy podobną sytuację również, jeżeli chodzi o rynek smartfonów. Tak? Wzrosło o 40% w 2024 awaryjność tak? smartfonów, nie? A więc widać, że Rosjanie po pierwsze wybierają coraz tańsze modele. No, i coraz tych, że tak powiemy, mniej znanych, często chińskich firm, a tak jak mówiłem, tam są tańsze podzespoły, no i one z natury po prostu będą krócej sobie radziły niż jakieś powiedzmy flagowe, wcześniej, nawet chińskie, chińscy producenci czy chińskie telefony. A teraz słuchajcie, przyjdziemy sobie do punktu, któremu dużo poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. No ale trzeba go powiedzieć, bo nie było dwa tygodnie tutaj naszego wspólnego wystąpienia. My o tym na ten temat dyskutowaliśmy z Markiem, z Łukaszem, z Mateuszem. Bo sprawa jest niezwykle ważna, czyli kolejne chińskie banki odmawiają przyjmowania juanów z Rosji. No i można powiedzieć, że mamy eskalację ze strony Chin. Dokładnie chińskiego systemu finansowego. Największe chińskie banki przestają realizować płatności, te głównie importowe dla rosyjskiego przemysłu, zostawiając tak naprawdę jedyną furtkę, jeżeli chodzi o rynek, ten kliencki: B2C i tego typu produkty. Natomiast wszystkie produkty, nawet dla tej zbrojeniówki. Zaczynają mieć wszystkie te projekty, zaczynają mieć problemy. Na ten moment, dzisiaj jest 21 kwietnia, w zeszłym tygodniu podawaliśmy, że ponad 80% transakcji zostało zwróconych. No i widzimy, że w styczniu najpierw Chińczycy przestali realizować. Realizować te transakcje dolarowe, potem rublowe, a teraz nawet nie przyjmują własnych yuanów, żeby można cokolwiek sprowadzić, tak? No i tutaj, tak jak pisałem, mówiłem, część analityków zaczyna dostrzegać, że chiński system bankowy w całości kontrolowany jest przez państwo, i trudno wyobrazić sobie, aby, aby pogłębiające. Ograniczania odbywały się bez aprobaty przynajmniej cichej reżimu. Ławrow był w Moskwie, mamy kolejne spotkania, no i te spotkania nic nie przynoszą. Podobna sytuacja jest powiedzmy w Turcji i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No ale tam można powiedzieć, że te kraje yy, no, są w trochę w innym yy, w innym miejscu, tak? No i tutaj Turcy jest wiadomo, że muszą się mocno obawiać amerykańskich sankcji, natomiast no, chińskie banki, no, utrudniają życie. Utrudniają życie rosyjskiemu reżimowi. Poziom kontroli gospodarki i przepływów, zwłaszcza finansowych w Chinach, a poziom kontroli tego typu w Turcji czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są niewspółmierne. Tak. Chiny. Ewidentnie właściwa komisja Komunistycznej Partii Chin i rządu kontroluje te rzeczy i trzyma na tym rękę. Więc bez cichej akceptacji, co najmniej cichej akceptacji, ten stan rzeczy w wykonaniu chińskich banków nie miałby miejsca. Ale zdecydowanie najwidoczniej chiński system bankowy nie jest gotowy na konfrontację z zachodnimi systemami i ich systemem sankcji. Proste natomiast pytanie czemu to ma służyć czy tylko temu, że po prostu Chiny nie są gotowe i się boją, czy za tym jednak coś więcej stoi tak? to jest ważne pytanie bardzo ważne i trzeba zacząć szukać i mocno nadstawiać ucha w tych sprawach, bo wpływ Ewidentny, o, o którym mówi już jasno, czy to Departament Stanu USA, czy oficjele amerykańscy, że bez wsparcia gospodarczego, na razie mówią gospodarczego, dla Rosji nie byłaby ona już w stanie kontynuować tej wojny na Ukrainie. I jeżeli to jest jak gdyby taki element na wszelki wypadek robiony przez Chiny, że Pokazujemy, jest kłopot, i przez to będziemy musieli to całe wsparcie zmniejszyć, bo my mamy przez to kłopot. Trzymają sobie odpowiedni argument. Dzięki temu są w stanie wykazać. No widzicie, nawet nie byliśmy w stanie robić z wami tych transakcji finansowych, bo mamy przez to kłopot. A nasza gospodarka jeszcze nie zatrybiła tak, jak myśleliśmy, że zatrybi, i to wszystko trwa, rozpędzanie się chińskiej gospodarki. Ja bym chyba tak to na razie interpretował. Ale wiesz, popatrzmy raz. wiesz z punktu widzenia Rosjan, tak? No taki sojusznik, który w kluczowym momencie konfliktu, no bo teraz wiesz ta ofensywa i tak dalej, mm -hmm. nagle ich odcina od systemu i mówi, e, nie wiem, zamówili jakieś chipy, już tam gdzieś znaleźli i tak dalej, trzeba tylko przesłać te pieniądze, a tu bankiński mówi nie. I oni nic nie są w oni... stanie zrobić, muszą teraz jakieś gdzieś bitcoiny kupować, gdzieś wysyłać, jakaś firma pośrednicząca. Jakoś sobie to poradzą, no ale wiesz, tu chodzi o efekt skali, tak, bo jak nagle musisz ze wszystkim tak robić, no to zaczyna być problem, zaczyna się to wszystko dławić, tak. To na tym zarobi więcej chińscy najczęściej, tudzież tam tureccy lub no, arabscy. No pośrednicy, pośrednicy. wiadomo, no bo to, tu to powstają firmy, które tylko pośredniczą, tak? Czyli kolejny, ale wiesz, już miałeś ileś pośredników w tych dostawach, a tu jeszcze ciś kolejny musi się jeszcze wytworzyć, bo nie możesz sobie nawet pieniędzy przelać pomiędzy ale o ile tym, chińskim rolę. bankiem a rosyjskim. O ile rośnie rola Chin w tym momencie, i to zwłaszcza, ja bym powiedział, w relacji do Stanów Zjednoczonych. Pokazują Amerykanom, że tak naprawdę delikatnymi ruchami są w stanie wpłynąć na Rosję jako agresora, żeby albo była bardziej agresywna, albo żeby musiała ściągnąć lejce swoich wojsk i to oni o tym zdecydują, oni Chińczycy, a nie Amerykanie tym, czy wesprą bardziej Ukrainę, czy też nie wesprą. No, no tak, to ale jest, to się jeszcze to wiesz. To chińska gra. Oni pokazują swoją rolę i możliwości. Tak, i to się Pod jeszcze z punktu widzenia, widzenia rosyjskiego nakłada. Tak, Chińczycy nam utrudniają, Amerykanie teraz będą broń wysyłać. No i teraz Putin musi się zacząć właśnie zastanawiać, wyczekiwać, jak wielka ta ofensywa. Wyczekiwać. Tak, i jak wielką ofensywę przeprowadzić. Bo, bo może znowuż no, Chińczycy we? wiesz. Za moment i, i powiedzą, że czegoś znowuż nie można, nie? Nie wie, wiesz, zaczynasz tak. My mówimy myśleć, o sytuacji, nie? w której Chiny te same części do produkcji dronów sprzedają jednym i drugim. Sprzedają Ukrainie najpierw sprzedawali, potem ruscy powiedzieli, że potrzebują. I Chińczycy wiedzą dokładnie, czego potrzebują Ukraińcy, przełożyli to w 100% na to, co potrzebują Rosjanie i im to wysyłają. Zarabiają na obydwu stronach. Układ idealny, tak? Z drugiej strony ciągle są rzeczy, ciągle są bogactwa, na których chcieliby Chińczycy albo położyć rękę, albo mieć do nich dostęp. Te bogactwa na przykład we wschodniej Syberii. I dla mnie to wygląda jak umiejętne kierowanie, tak jakby uzależnieniem. No Taką, Uzależnieniem tam. kurde. Przykręciłeś kurek, tak, yy, bo za dużo leciało. No to powiedziałeś, sorry, za dużo, tak, za dobrze wam ostatnio szło. To teraz musicie troszeczkę się pomęczyć ale, ale może postaram się bardziej, jeśli znajdziecie dla mnie coś fajnego. No, no i rozmawiaj i rozmawiajmy, sobie, tak? Odpożyć, oczywiście. Tak, a więc widać, że tutaj Chińczycy zaczynają rozgrywać tą Rosję. Zobaczymy oczywiście, do czego to doprowadzi, bo my tego nie wiemy, co jest tutaj jak gdyby w głowach reżimu i w głowie Xi, Natomiast wydaje się, że no jakiś tam pomysł jest. Czy też to ma być jakiś rozejm, tak? No bo tutaj też się pojawiały te artykuły, tak, że Rosja przegra tą wojnę. Ze strony ze strony Chin, znaczy zostały tak wypuszczone, tak, żeby mamy chińskiego profesora, który nagle opublikował dosyć taki znany artykuł. W tym też przypadek, no nie sądzę, tak, gdzie było jak gdyby na końcu, że trzeba tą chińską inicjatywę wspierać, tak, no bo inaczej Rosja przegra. A to było skierowane tak typowo na rosyjski, moim zdaniem. Rynek Stopowa jest... Wrzódka. Tak, ale jest jedna niebezpieczna, niebezpieczna dla Ukrainy rzecz. Tą rzeczą jest chwilowy spokój. O co chodzi? Chodzi o olimpiadę w Paryżu. Paryż jest w stanie zrobić bardzo dużo, żeby w czasie trwania tej olimpiady nie było aktywnych działań wojennych i chce doprowadzić do rozejmu. Tego typu rozejm sprzyja przede wszystkim Rosji. Każda tego typu przerwa sprzyja no, Rosji. Moment, moment, moment. Tu się z Tobą nie zgodzę, bo kiedy mamy igrzyska. No to jest lipiec. No Środek ofensywy letniej. No kiedy robić tą ofensywę? Yy, zaczniesz w czerwcu, no przecież dwa tygodnie nic się ten, no masz środek ten. No to co? Yy, zaczniesz w sierpniu, we wrześniu, może ci czasu, tak, a nie wiadomo kiedy zaczniesz. Więc, 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 no dobrze, pod to... tym kątem mogłoby to odsunąć to większe ryzyko od Ukrainy. Ale z drugiej strony, jeżeli by się okazało, że gwałtownymi, naprawdę bez patrzenia na straty, turmami uzyskają przełamanie gdzieś i wejdą, po czym wejdzie rozejm na czas olimpiady, no to zakonserwuje to ich pozycję i pozwoli je umocć. Tu jest wiesz, wiesz, tu to jest będą jakieś, mniejszą miejscowość, tak nie, nie moim zdaniem nie ma szans, tak patrząc na wiesz, obecne, jeszcze Obecną dynamikę działań. Wiesz, co jest jeszcze groźniejsze? Próby rozgrywania przez dużych spekulantów giełdowych sytuacją. To Bo tak, tak, no, ale to teraz jest bardziej widoczne, że pojawiły się jakieś tam zapiski, jakiś tutaj super plan, że Rosjanie w to i w tamtą wejdą, wszystko obliczone na zwyżkę cen ropy. Bliski wschód sytuacja, która przy chwilowych takich bardzo eskalacyjnych elementach jednak sprzyja, Deeskalacji. Każda ze stron pokazała, że ma kochones, i Iran, i Izrael. E, jakie ma możliwości? Efekty tych ataków wzajemnych w chwili obecnej nie były żadne wielkie. Natomiast możliwości. No, a i potencjał to ataki były deeskalacyjne, tak? Żeby pokazać tak. i to. To była eskalacja, ku deeskalacji. Tak. Więc tak, dzięki temu brzmi... cena, ropy, cena ropy jest na poziomie początku marca. Zamiast przyszły. Tak, zobaczymy przyszły tydzień. Ja powiedziałem zresztą w piątek jak nagrywałem, kiedy te, te, te ceny szły, powiedziałem, że tam będziemy mieli spadki. No, ze względu na to, że tutaj stroną zale, Bo teraz oczywiście może coś wystąpić, bo tu nigdy nie możemy przewidzieć. Natomiast jeżeli jesteśmy przy tym Iranie, to wydaje się, że no Izrael chciał, chciał pokazać, że to jest ich atak i ten atak, no że już nic nie będzie, tak? I specjalnie zrobił taki mały. Irańczycy powiedzieli, że to, to jest też ciekawe, że to były atak drony, z kadry, wewnątrz, mini tak. Tak, drony. Zdjęcia satelitarne pokazują coś tam innego teraz, nie, że jakiś coś tam atak jednak był, ale faktycznie bardzo, bardzo ograniczony, co jak gdyby wskazywało, że no, obie strony chciały zrobić tak, żeby drugiej powiedzieć, OK, że to jest ten atak, i że to już nie będzie dalej. To było skierowane na rynek wewnętrzny każdej ze stron pokazać tak. swojej ulicy, co ja mogę, patrzcie, ale jednocześnie no, też. tego wszystkiego nie było. Takich tak? też przetestować, tak, no bo tak no tu oczywiście wszyscy y, ogłosili się zwycięzcami, ja, ja mówiłem, że tak nie jest do końca, bo to jednak był atak, a Izrael nie był atakowany, więc to jest też złamanie pewnego tabu. Co na przyszłość w takim długoterminowym okresie no źle wróż w moim zdaniem, tak? No, ale w patrzymy na krótko Perspektywnie. Tak, jeżeli na krótkoterminową, no to oczywiście deeskalacja na ten moment. Dobrze, bo my no. zeszliśmy z tej Rosji, a warto do nich wrócić, bo teraz bardzo ważny punkt. Rusan. Ty lubisz te tematy z metalami. Słuchaj, jak przewidujesz. Słuchaj, że... No mamy dwie, dwa, tak naprawdę dwie rzeczy. Wprowadzenie w tym momencie zakazu na metale, bo nie tylko mówimy o rusalu, ale tutaj jak gdyby ten chyba problem jest największy, a zaraz powiemy, dlaczego. Czyli na nikiel, aluminium i miedź. Tak. No, i tutaj oczywiście bije to, no, szczególnie aluminium i nikiel, bije w te największe firmy rosyjskie. No i druga rzecz, zapowiedzi tych, i to mówiliśmy w chińskim cepie zapowiedzi tutaj Spitzburga tego embarga na chińskie produkty aluminiowe. No, już widzieliśmy, że tutaj dosyć pozytywnie przez Alkoa zostało to odebrane. Widzimy też, że no wkraczamy jednak w tą kampanię wyborczą. Tutaj Biden wchodzi trochę w te buty Trumpa. Moim zdaniem nie ma wyboru i akurat dobry ruch. Natomiast nieprzypadkowa kolejność, no bo zobacz, najpierw mamy, mówimy, że my tego aluminium nie weźmiemy. A potem mówimy, ale chińskich produktów też nie weźmiemy z tego aluminium rosyjskiego. A więc, Rosjanie, macie 90% na magazynach, bo wiemy tego aluminium, macie plany, żeby zamknąć 30% waszych zakładów. No to wam podkręcimy, bo będziecie mieli większy problem. A ponieważ to nie jest ropa naftowa ani paliwa, i nikt nie będzie od razu za tym płakał, że jakieś produkty wiesz, z aluminium będą droższe. A wręcz przeciwnie, tutaj pomożemy naszym firmom, tak. Tutaj mówię właśnie o Alkoa, tak, czy innych, bo tam też mamy, jak gdyby, przetwórstwo tego niklu i miedzi. No i co? No i można powiedzieć: Rosjanie w bardzo ciężkiej sytuacji zmuszeni deripaska, ludzie od niego. Zmuszeni do błagania o pomoc Putina i rząd. No, zobaczymy, jaka pomoc pójdzie, bo tu się mówi, że oni by chcieli, żeby te magazyny, które mają, żeby odkupić to aluminium za ceny z 2021 roku. No, to już jest tak. I ten eksport, który nie mają co zrobić, żeby też odkupił rząd czyli takie zakupy rządowe tak, które miałyby Ochronić firmę no, przed może nie totalnym bankructwem, no, ale bardzo poważnymi tarapatami. Czyli takie budowanie rosyjskiej rezerwy strategicznej metali tak. strategicznych. Tak. No to by mogło odbudować im te rezerwy, które zostały zamrożone kapitały na zachodzie, teoretycznie, no ale to tak nie idzie, bo. To, to że jest jeszcze nie mają gdzie zapraść. tego magazynować, to tam już wiesz. Właśnie, nie mają tego gdzie magazynować, a mieć. będzie pod chmurką czy w jakichś halach, wiesz, gdzie to wypada. się nie nadaje, nie? Nikiel też, to jeszcze najlepiej by sobie z tym radziło aluminium. No ale słuchajcie, weźcie pod uwagę takie coś: wszystkie magazyny giełdy londyńskie odmawiają w tym momencie, mają nakaz. Nie mogą przyjmować. Nie, nie, nie mogą. Nie to, od, nie mogą. Tak, mówią, mają nakaz odmowy mhm. przyjmowania. Coś, co tam jeszcze było, w tym momencie za psie pieniądze może być sprzedane. I jeżeli tak, jeszcze. Musi, tam papury, ma, jest tam okres, musi zostać tak, wyrzucone. Tak mają jakieś tam papiery, więc będzie sprzedawane poniżej rynku zdecydowanie, więc tak. już nastąpi lekki spadek Znaczy wiesz, na początku poszedł wzrost, tak, no bo to na początku, wiadomo emocjonalnie to rynek za potem się oczywiście z... skorekciło, natomiast tak, tak, Ale ważna rzecz, giełda w tym momencie nowojorska też absolutnie tego nie ruszy. Nie może. A londyńska londyńska była tą najważniejszą, London Metal Stock Exchange. I no, oczywiście, giełdy azjatyckie są i jest Szanghaj, który zawsze był tą gorszą giełdą na metale, no ale jednak jest. Więc, jeżeli wszystko zostanie skierowane na giełdę w Chinach, to może dojść do trwałego, to niestety już dla wszystkich, bym powiedział w długim terminie, trwałego przeniesienia punktu ciężkości obrotu metalami, przynajmniej częścią metali, właśnie na Azję. Co się odbije oczywiście na przetwórcach tych metali europejskich, no bo koszty. Pojawią się być może trochę wyższe, bo to nie oznacza oczywiście, że fizycznie każda tona wyląduje w Szanghaju, tylko że będzie kontrolowana przez giełdę szanghańską, w zależności od tego, w jakim miejscu na świecie przypisanym do jakiego magazynu giełdowego jest. I no ale masz jest, ten, 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 te cła tak, na te chińskie, czyli wiesz, właśnie ten wpływ, żeby oni sobie to przekierowali. Od razu, jak gdyby dajesz taki sygnał na rynek, że jak będzie dużo, to się zadławicie tym w Chinach, tym aluminium. No i z jednej strony fajnie będziemy mieli tanie aluminium, no ale Stany nie wezmą od nas. Europa może za moment też. No i mamy problem. A Europa bierze mniej aluminium, bo mniej się mhm. wytwarza silników spalinowych. A to był tak, tak, no, Dlatego to ceny nie. spadły, wiesz. Bo to tak. też jeszcze trzeba brać pod uwagę, bo to wszystko byłoby tak, jak mówisz, jeżeli ceny byłyby wyższe. A teraz mamy, zobacz, zrobiono to w momencie, kiedy te ceny no, wróciły sprzed tego covida tak? I ta zwyżka, ta pokowidowa, bo mieliśmy ten, taki, to ożywienie i ten, to aluminium przecież poszło w górę, tam na koniec tego po covidzie, nie? natomiast no teraz te ceny są niższe i teraz paradoksalnie może być właśnie taka sytuacja, że Rosjanie będą musieli dawać ceny dumpingowe, no bo Chińczycy, tak jak powiedziałeś, oni wezmą i ta giełda w Szanghaju jak najbardziej będzie istotna, tylko za jaką cenę? No na właśnie. pewno nie za tą cenę yy, wiesz, yy, normalną, tylko będą, wiesz, tam chcieli odpowiednie. Ale chłopki. co jest najważniejsze? Wzrosły stałe koszty Przetwórcze aluminium, bo wzrosły ceny wzrosły. energii. Tymczasem, skoro cena aluminium jako produktu giełdowego jest na poziomie niższym, to marże wszystkim stopniały. A tak. one były za To na Rusalu widać. Niższe. Tak. Bo powiedzieli, że o, 30% nieborało. mają w deficycie, tak? I muszą zamknąć 30% mocy przetwórczych i zakładów. Bo to jeszcze się tam nie przekłada, że tyle samo zakładów, ze względu na to, że jadą na ujemnej marży. Teraz I, teraz jeżeli, tak I teraz zobacz, jeżeli oni mają 30%, jeżeli rząd im nie pomoże, to co pójdą do Chińczyków? Chińczycy powiedzą: Tak, 20% jeszcze od tego, co wam się nie opłacało. nie? No to... Oczywiście. A jest pytanie dla mnie jeszcze jedno ważne. Kogo nie poruszono w tym komunikacie mówiącym o wtórnych sankcjach? Bardzo poważnego producenta aluminium jakim jest są Indie, bo tam też produkuje się dużo aluminium pierwotnego. I no, ale poruszamy. wiesz, dwie, dwie największe to... firmy to chińskie, tak? Trzecia tak. amerykańska, tak? Czwarta rosyjska, Rusal właśnie, nie? I to Ale burzy. zaraz potem są firmy hinduskie i one mogą na tym urosnąć, dwa Właśnie są teraz, trwają wybory, chyba w tym tygodniu się zaczęły wybory w Indiach. Tak, India. Żeby nie komplikować premierowi Mondi e, sytuacji, mogli o tym nie wspomnieć, ale ja uważam, że największym wygranym tego zagadnienia będą firmy hinduskie. No ale one nie no, kupią tu normalnej Monday. cenie, będzie to samo jak z ropą, tak? Jeszcze Oczywiście, bardziej. złupią Rosjan do spodu, no ale to też jest element sankcji, nie muszą one być takie, żeby uniemożliwić ale mogą tak zmniejszyć zyskowność, że będzie bardzo słabo. No. Dobrze, to słuchajcie, chodzi. przechodzimy do miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim Amerykanie chcą wysłać do ambasady w Kijowie czy na Ukrainę. Nazwali to doradców wojskowych. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy, to kraj. nie pierwszy raz, natomiast mówi się o kolejnych 60 osobach to im zabroni. Jakie są wielkie liczebności rosyjskich ambasad w wielu miejscach, nieadekwatne do realnych potrzeb? No tak, Amerykanie tak. Natomiast... wykorzystują takie same mechanizmy. Tak, no mówimy tutaj, słuchajcie, no o wojskowych, tak którzy będą pełnili obowiązki wojskowe no i będą wspomagać yy, no można powiedzieć w sposób taki trochę sojuszniczy jednak, no bo zobacz, no, to co się dzieje, no to trochę tak wygląda jak pomoc. Jeszcze może nie członka NATO czy partnera, natomiast no wysyłamy swoich doradców no i nie kryjemy się z tym. Wcześniej się trochę jednak kryje, to tak są, ale nie ma. Nieprawda. To jest oficjalny blat na to na to, że można wysyłać personel doradczy, misje szkoleniowe i tak dalej. No więc uprzedzeni. Za moment tam 2000 tysiące tak pójdzie tych doradców, jak tak dalej pójdzie, nie? Bo cały czas przybywa doradców tych amerykańskich na Ukrainie. My słyszymy o 60, być może na, następni będą wysyłani. No widać tutaj też, że Amerykanie chcą mieć. Cały czas piecze, w jaki sposób Ukraińcy też wykorzystują z jednej strony pomagać, ale z drugiej strony jak wykorzystują i domeranie uzbrojenie w tych, w tych ustawach, które zostały wczoraj uchwalone Tak, w Kongresu, ma być dodatkowe. Jest, mhm. Dokładnie. I to jest spełnianie wymagań dodatkowych postawionych przez Republikanów w Kongresie. Czemu Amerykanie oczywiście się chętnie, administracja Pentagonu się poddaje jak najbardziej, będą wiedzieć więcej lepiej, przy okazji będą szkolić w użyciu w lepszy sposób. Tak, aby pojedynczy Abrams nie był łatwym celem, tylko działając w systemie odpowiednim i wtedy już nie jedyna ich więcej, były bardziej odporne na to, czym Rosjanie dysponują, bo podniosły się też głosy krytyki, że nawet te zachodnie sprzęty, przecież poniosły straty. A no, pięć abrazów, 40 leopardów się nawet mówiono tak. Dokładnie. I no to... odpowiedź wojskowych natowskich jest, bo nie działały w systemie, tylko działały indywidualnie. Dokładnie. No i teraz się pojawi możliwość odpowiedzi na to, jak to właściwie jest. No, ale wiesz, chodzi o to, że rozbudowuje się misja taka szkoleniowo- doradcza, nie wiem jak to nazwać, już na Ukrainie. Coraz więcej yy, będzie. Ale to tych oznacza, że w hmm. przypadku gdzieś Rosjanie ostrzelają i zginie jakiś doradca, to obydwie strony są czyste. Rosjanie wiedzieli, że mogą trafić w miejsce, gdzie są doradcy, a Amerykanie wiedzieli, że wysyłając doradców w miejsca zapalne, mogą się liczyć z tym, że ich utracą. I jeszcze to jedna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. Bo to jest sygnał taki, że Amerykanie przygotowują się jednak na dłuższy konflikt. Tak, o tym też świadczy skokowe w tej chwili rozbudowywanie zdolności produkcyjnych i zdolności remontowych amerykańskiego przemysłu, który zaznaczam. Nie każdy o tym wie. To, że jest jakaś na przykład fabryka czołgów albo fabryka amunicji, to ona jest. Całość, jako całość, wszystkie maszyny, narzędzia, infrastruktura, budynki należą do państwa. To jest własność federalna. Natomiast fabryka jest zarządzana i eksploatowana przez firmę prywatną. I w tym momencie Amerykanie kolejne tego typu lokalizacje. Zaczynają uruchamiać. Nawet te, które były w rezerwie, bo były uśpione, takie rzeczy też były. Oni to teraz aktywują, więc jako państwo, nie jako firmy, tylko oni jako państwo zwiększają swoje zdolności, bo wiedzą, że muszą odtworzyć w bardzo dużym stopniu i całkiem szybko różnego rodzaju zapasy i zasoby. I to jest świadectwo tego, że przygotowują się na większy, możliwy konflikt. Ale wcale nie jest to powiedziane, gdzie ten konflikt może być. Również może to być strefa azjatycka. Ja w najbliższym czasie będę miał duży materiał o tym, co się dzieje w in, na Indo-Pacyfiku, bo Amerykanie zaczynają tam wprowadzać do gry elementy, które mogą bardzo ograniczyć możliwości chińskie w najbliższym czasie. Tak, to też jest ciekawy kierunek, tu pewnie w przyszłym. Nawet już w tym roku zobaczymy jakieś zmiany. Natomiast przejdziemy sobie teraz do miejsca drugiego. Na miejscu Miejska. drugim pomoc amerykańska ogłoszona wczoraj w kongresie ratunkiem dla Ukrainy, wyzwaniem dla Rosji. No i co jak to wpłynie na letnią planowaną rosyjską ofensywę? Powiedzmy co się stało wczoraj Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu, Izba Reprezentantów amerykańskiego Parlamentu większością głosu przyjęła projekt ustawy o wydatkach na pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy. Były cztery takie ustawy, jedna dotyczyła Ukrainy druga Izraela, trzecia, właśnie Indo-Pacyfiku i Tajwanu, i czwarta, o niej sobie powiemy na miejscu pierwszym, bo moim zdaniem ona najciekawsza, bo o ile ta pomoc, ta pomoc była, to już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, w cepach ja mówiłem, że ona dosyć szybko powinna przejść. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w Senacie, bo tutaj potrzebujemy jeszcze, żeby Senat to również uchwalił. Będzie to głosowane we wtorek 23 kwietnia w Senacie. Wydaje się, że no szanse są bardzo duże, żeby to wszystko zostało jeszcze w przyszłym tygodniu właśnie uchwalone i podpisane. No, natomiast to oczywiście jest to polityka, niczego nie możemy nigdy wykluczyć. Demokraci powiedzieli, że będą głosować, część ta republikańska, jak gdyby również. Mamy też oczywiście, jeżeli ktoś obserwował, no to też bardzo ciekawą sytuację, że ta część republikańska, no bo ponad 100, bodajże 112, 112 republikanów głosowało przeciw. I trochę było to właśnie w oderwaniu od tych ustaleń, czyli mamy to skrzydło takie magowskie, które pytanie jest, czy do końca jest sterowalne przez samego Trumpa. Tak, no bo wydaje się, że doszliśmy do trochę takiej sytuacji, że Trump, jak gdyby, zgodził się nieoficjalnie na to, żeby uchwalić tą pomoc, i zmienia tutaj swoją tą retorykę, podobno pod wpływem badań. Takie tutaj też są opinie. Mamy tą zmianę Johnsona, który z przeciwnika stał się wielkim zwolennikiem pomocy, i. Kreuje siebie na męża stanu. No, natomiast mamy tych najbardziej zagorzałych, można powiedzieć, republikanów, którzy są antyukraińscy. No, ich nie jest aż tak mało. Stanowią jakąś siłę, no i w przyszłości trzeba będzie się pewnie z tym liczyć w zależności od tego, co się będzie właśnie też działo na Ukrainie, jakie będą, jaka będzie atmosfera, jakie, jak silne będzie lobby to rosyjskie. Widać, że to lobby rosyjskie w Stanach Zjednoczonych też jest niemałe e, i, i Amerykanie sobie wyhodowali takiego można powiedzieć raka, tak, którego trzeba Wydanie. mając jak najszybciej wyciąć, e, bo tam widać te przepływy tych po prostu pieniędzy i, i to wygląda dla demokracji amerykańskiej po prostu fatalnie, fatalnie. Natomiast no koniec końców w kongresie się udało, zobaczymy właśnie ten senat, tam potrzebujemy 65 głosów bodajże, no i wszystko wskazuje, że będzie ta pomoc już udzielona, już podobno ta pomoc jest przygotowana i czeka no, chyba na... No nawet więcej z tego, co się hmm. dało usłyszeć, można no, powiedzieć, tak. że niektóre rzeczy już... Już Do, doszły nawet. Wręcz. No. Tak, czy doszły, jest tylko kwestia pozwolenia na rozładunki i tym podobne. Na to najprawdopodobniej się od dłuższego czasu Pentagon przygotowywał. Widocznie tak. kontakty wojskowych z, wszystkie, z wszelkimi ugrupowaniami kongresu były na tyle intensywne, że wiedzieli, czego się jednak można spodziewać. Aczkolwiek. Wczoraj w trakcie ja byłem na spotkaniu wieczorem z mm. akurat bardzo ciekawymi ludźmi którzy mieli mieć debatę we Wrocławiu do której nie doszło, ale za to potem się sympatycznie rozmawiało i najpierw dostałem informację, że w pierwszym głosowaniu to się wczoraj nie udało. I nasz wspólny znajomy Filip Kostrzewa wrzucił to i mm. był dramat. Po czym się okazało, nie wiem czy to była reasumpcja, czy cokolwiek, ale skutecznie w ciągu godziny jednak sobie z tym poradzono. I wszystko poszło dobrze, więc znaczenie tego jest bardzo duże. Kolejny raz się. Nie okazuje, wiem, ja to oglądałem. Że... Udało się wszystko, więc nie za bardzo. Tam chodziło że... o, o poprawki, ale. No właśnie, czy tam nie. poprawki jakieś? Okej. Okay. Wszystkie Wgodę zostały odrzucone. Szachy, mhm. szachy 5D Putina, no nie wyszły mu. Znowu. Wisienką na torcie jest w ogóle wniosek prezydenta Argentyny, o to, by Argentyna stała się globalnym partnerem NATO, bo jest takie pojęcie, że są różnego rodzaju partnerzy NATO i do takich najwyższych, czyli globalnych partnerów należą Japonia, Korea Południowa, Australia między innymi, tak? W prawdopodobnie w najbliższym czasie może do tego dołączyć nawet kolejny kraj, czyli Filipiny. I w tym momencie jeżeli takim jeszcze krajem stanie się oprócz bo w Kolumbia jest te, takim partnerem w Ameryce Kolumbia, Kolumbiałej tak. dołączy jeszcze w tym momencie Argentyna to się okaże, że cały ten wielki BRICS plan zaczyna trzeszczeć w szwach ok, znaczy, ciekawie to wygląda BRICS nie jest żadnym planem i pomysłem, bo nic nie daje nikomu nie ma tam żadnych korzyści y, takich ta namacalnych na tak no, tak naprawdę temacie, Ros, to był no. pomysł rosyjski, tak budowania sobie tutaj no. jakiegoś odrębnego bytu, to by dało, jeżeli by się pojawiła faktycznie waluta tak no, lub jakieś korzyści gospodarcze. Na ten moment nie ma korzyści gospodarczych jakichś wielkich zbycia czy nie bycia w tym brics ie tak? Ale właśnie dane z tego tygodnia, który się właśnie kończy, mówią o tym, że na koniec pierwszego kwartału po raz pierwszy Chiński juan osiągnął w światowym obrocie towarowym wartość 4,7% całości. Mhm. Oczywiście góruje dolar, potem jest euro. No potem ale, moment, moment, ale spójrzmy, co się stało na pierwszym i drugim miejscu. Kiedy dolar zdeklasował euro, i tak naprawdę euro o, o chyba o ponad 50% spadło, jeżeli chodzi o udział, i to jest trend, który jest od dłuższego czasu. E, fund się pojawił, awansował, tak, e, i wyprzedza, wyprzedza tego juana. A więc to też ciekawa sytuacja, że gospodarka brytyjska, która jest jednak mniejszą gospodarką niż gospodarka Taka chińska w tej chwili. Jest poza Unią i jest w stanie wyprzedzić Juana. No. i tak naprawdę wiesz, masz jeszcze Jena i nic już nie masz, tak? Tylko, że jest jedna rzecz. Na pewno to nie obejmuje, bo to obejmuje wszystkie transakcje na Swiftach, ale Chińczycy mają jeszcze swój system CIPs, no tak, czy jakaś, tak, 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 CIPC. tak? Więc to yy, realnie może być tego więcej, ale na razie hegemonia dolara jest absolutnie przez znaczy, No zwiększył, no, zwiększył, zwiększył, tak? No kosztem oczywiście no. euro głównie. No, ale mocno zwiększył jak gdyby swój udział, bo tu mówiono, że tam spadnie poniżej 40, 50, 40 i w ogóle jakieś takie były historie. No, ostatnie czasy pokazują, że oczywiście może kiedyś spadnie, natomiast na dzień dzisiejszy i może kiedyś Juan, a może kiedyś Rupia, a może kiedyś, nie wiem, jeszcze jakaś inna waluta, tak? Nie wiem, który na przykład, możemy... Rikso, ale może, może, tak. A, a może, może będzie Polska życia. czwartą gospodarką świata, tak? No to tak sobie możemy. Nie, no na razie dadać, według danych, nie? według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego mamy duże szanse na stanie się członkiem G20, tak? No tak, tak, tak. W ciągu tak, kilku tak. Lat. wszystko wskazuje, że to raczej nastąpi. Mamy osiągnąć przed 2030 rokiem, między 2028 a 2030, powinniśmy osiągnąć PKB. O wartości 1 biliona dolarów. Jesteśmy obecnie na poziomie około 700 miliardów. Złośliwi mówią, że rosyjskie po zakończeniu konfliktu się wyrówna z polskim, ale złośliwi, wiadomo. No. E, tak. E, słuchajcie, tak. No i to miejsce, miejsce drugie. No myślę, że ważne, jaka była reakcja w Rosji, bo to też jest ciekawe. E, reakcja była. Że Rosjanie się tego spodziewali, w mojej ocenie, przynajmniej tutaj ta oficjalna. No, I przyjęto taką linię we wszystkich gazetach, czyli ona poszła z Kremla, wypowiedź Pieskowa, oparta na wypowiedzi Pieskowa, że Zachód szkodzi tym Ukrainie, tak? Nie I nie chcę pokoju. Tak, że, bo tak to mógłby być pokój, a to jest jak gdyby wykrwawianie narodu ukraińskiego, i to jest wielką szkodą, i Zachód sobie jak gdyby tą pomocą szkodzi. Natomiast więcej mówiono, no i tuż mieliśmy wypowiedź Zacharowej, tak, oczywiście Dime, jak ktoś lubi takie bardziej jego wypowiedzi, to może sobie odnaleźć bardzo charakterystyczną w swoim stylu. Natomiast my teraz przejdziemy do miejsca pierwszego, bo miejsce pierwsze w Rosji większym echem się odbyło, odbyło bo ta pomoc, że ona będzie, że Amerykanie w końcu to, to tak wielu ekspertów przewidywało, tak? No, była oczywiście nadzieja, że może jednak jakoś uda się, wiesz, to była, żeby jak najdłużej to przedłużyć. I była taka nadzieja, budowana zresztą przez polskich ekspertów niestety też. Że to będzie jeszcze przedłużane, że to jest gra na czas, że Republikanie chcą to przedłużyć nawet do wyborów, i tak dalej, i tak dalej. I taka nadzieja była w Rosji, chociaż raczej właśnie myślano, że wcześniej ta, ta pomoc zostanie udzielona, i to właśnie się teraz dzieje. Więcej było na temat miejsca pierwszego, natomiast zanim przejdziemy do tego miejsca pierwszego. To pytanie do ciebie, bo tutaj wszyscy też w Rosji zastanawiają się, jak to wpłynie na tą ofensywę letnią Rosjan. I czy to krzyżuje im plany, czy też nie? Bo o co chodzi? No, ta pomoc nie nastąpi tak, że znaczy ona w miarę szybko powinna nastąpić, natomiast no, to nie będzie błyskawiczna, że powiedzmy. Przykładowo w czwartek już pociski zostaną dostarczone, tak na linię frontu, i tak dalej. Zresztą, nawet jeżeli się ona będzie odbywać, to się będzie odbywać w partiach, no bo wiadomo, tak, nie można wszystkiego jednokrotnie przekazać. No, to już kwestie są takie typowo logistyczne. Natomiast no, Rosjanie planowali, planują cały czas dużą ofensywę. Widać, że po raz kolejny ta ofensywa jest przyhamowywana przez Kreml. Ja o tym mówiłem. O co chodzi? Były żądania ze strony armii, żeby zwiększyć mobilizację, nie mówię po stronie ukraińskiej, tylko rosyjskiej. Łącznie z tym, żeby nie to, żeby była jakaś mobilizacja powszechna. Ale korzystając już z istniejących, żeby zwiększyć te fale, objąć duże miasta, tak. Tutaj Szojgu, Miedwiedy, chwalili się, że oni zmobilizowali 100 tysięcy, wojskowie mówili, że to jest za mało. Mówię o 2024, tak, mhm. że jest za mało, że tam jest potrzebne 500-600 tysięcy. Oczywiście pytanie, w co to wyposażyć i tak dalej, i tak dalej. I plan był dużej ofensywy rosyjskiej. Takiej, no która by pozwoliła nawet dojście do tego Dniepru, takie pomysły były. Natomiast no, wydaje się, że to przez samego Putina i przez reżim jest wyhamowywane. I pytanie, czy ta pomoc nie wyhamuje jeszcze zapowiedź nawet nie wyhamuje jeszcze bardziej tych oczekiwań Rosjan. Jak ty, ty to, do tego tak, podchodzisz? To hamowanie z przyczyn. Typowo wojskowych dla mnie jest, a nie przyczyn politycznych, bo przy tym wszystkim, jak oni zwiększają swoje zasoby, a jednocześnie przy tym poziomie strat, jak i non-stop każdego dnia notują, no, w skali miesiąca zapewnić. to jest tyle, to ten jak gdyby przyrost netto. Liczebności armii rosyjskiej nie jest już taki imponujący. To jest raz. Sprzętowo absolutnie też tego nie nadganiają i różne przymiarki celem przestraszenia, również przez polskich osintowców, ile tutaj produkcji jest, bo co chwilę nawet słyszałem, 150 czołgów miesięcznie, co jest absolutnie nierealistyczne, totalnie nierealistyczne, żeby było jasne. Nie da się tego tak zrobić. Część sprzętu rzeczywiście była kierowana do tych. Dobrze, jednostek... a ja się. Zapytam 150, ale tu tak też wybieramy. A ile samolotów Rosjanie wyprodukowali, stracili od 100 do 300. Ile Zależy samolotów? Jakoś nikt o tym nie mówi, tak? Co? Wyprodukowali w ciągu roku około 10 sztuk samolotów Su-35. Wszystkich samolotów Su-57, które są w miarę operacyjne, ale mają niedocelowe silniki i tym podobne rzeczy ciągle podlegają badaniom jest 10. Czy ilości samolotów nowo produkowanych jest niewielki, a to co w tej chwili Iran się chwali, że zakupił 24 sztuki samolotów Su-35, mm. które były pierwotnie wyprodukowane dla Egiptu, który w związku z sankcjami ich nie odebrał. To 8 sztuk Iran dostanie, kiedy pozostałe 16, a któż to wie? I ta produkcja nowych fabrycznie nowych samolotów, o której co jakiś czas mówią, że wysyłają kolejne samoloty do wojenno-kosmicznych sił jest przerywana, nie jest tak naprawdę stała i ciągła, mają braki różnych rzeczy. nie do końca wiemy jakich. Natomiast na pewno muszą odtwarzać w chwili obecnej, no, ale kolejne, wiesz, oni nie są w stanie. Tak, o, o co mi chodzi? To jest przykład, bo im bardziej jest zaawansowane, to tam widać, że nie są w stanie nawet uzupełniać strat. Tak? No bo te samoloty, które kończą im się resursy to, to właśnie mówiliśmy no, są bardzo mocno eksploatowane, natomiast przemysł nie nadąża, żeby je remontować i nie nadąża, żeby produkować nowe. Tak? a więc Dokładnie oczywiście tutaj tak. można powiedzieć, mają o tyle dobrą sytuację, że po drugiej stronie Ukraina nie, nie dysponuje prawie że tym lotnictwem, natomiast ta sytuacja też się troszeczkę może zmienić, jeżeli się pojawią jakieś zachodnie dostawy. Tak? A mówimy o 65 samolotach, na które zgodzili się Amerykanie, samolotach F-16, które od krajów skandynawskich i od krajów Beneluxu dostaną. No. Postaną, więc A po stronie tej rosyjskiej ta, ta przewaga będzie maleć, tak? No bo jeżeli się pojawią tutaj po stronie ukraińskiej samoloty, to po prostu ona zmaleje, bo nie są w stanie uzupełniać strat, tak? A jedynie co wszyscy się próbują, to na te osławione czołgi, ale spójrzmy na przykład, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wozy pancerne, no wiele znajdziemy sobie, wybieramy takie rodzynki pod jakąś tezę, tak? Że że oni produkują i przygotowują się do wojny z NATO i tam produkują kilka razy i tam w ogóle jest świetnie. No świetnie realnie jest, to takich nie jest najprostszych. Uh -huh. tylko to jest uzysk z produkcji, tak. z remontów, z, z przywracania sprawności wozów na długotrwałym przechowywaniu, których liczba się kończy, a w chwili obecnej trwa. To już jest potwierdzony fakt. Trwa debata już praktycznie publiczna w Rosji na temat czego? Odtworzenia linii produkcyjnych, które częściowo przynajmniej jeszcze przetrwały, czołgów T80, czyli nie armata, nie T90, tylko cofamy się wstecz do lat, no było, nie było 80., -tych, 90 -tych ubiegłego wieku, bo z tą produkcją być może, być może sobie poradzą. I to pokazuje poziom uwsteczniania się i powrotu do najprostszych no ale tym akwariocie skutecznych metod. Widzimy ich jak gdyby fabryki, tak? No, tych osławionych w Szolgu, gdzie Szojgu tam jest, tam w tym Omsku i, tak. i, i są skorupy, tak? T80, T72, i po prostu I To nie jest nic nowego To jest tylko tak. odtwarzanie tego, co jeszcze jest, przywracając sprawność. A to tropem. się a już kończy i, i tego jest coraz mniej. B w przypadku jakichś bardziej takich zaawansowanych systemów, tak, no jest problem, tak, jest problem, tak jak na przykład z tymi samolotami. No ze śmigłowcami też nie jest. Ze śmigłowcami. Następne, tak, nie. Dużo mieli, no fajnie, tylko że mają coraz mniej. No i z roku Sprawność... na rok będzie coraz gorzej. Sprawność spada sprawności, to tych bojowych, czyli K-52 oraz no, Mi-28. Te najbardziej są problematyczne, bo wymagają większej kultury technicznej, części, do których nie ma dostępu. No i cóż, zaczynają być coraz prostszym wariantem zwykłego latania i transportu. Tak, dlatego były, ja widziałem takie opracowania, że część chciała przeprowadzić dużą ofensywę w tym roku, bo to jest ostatni moment, żeby przełamać i coś uzyskać, bo będzie w przyszłym roku już trudniej. Trudniej. No i teraz pytanie I jest... jest, czy Kreml, bo widać, że Kreml też, bo my patrzymy tylko z naszej strony, ale wielokrotnie reżim pokazywał, że e, robił kilka kroków do przodu, ale robił zaraz do tyłu. Tak? Czyli ta opóźniona mobilizacja, tak? ta wrześniowa, która zupełnie inaczej byłaby, jakby była ona na wiosnę. Tak, nie byłoby tych strat pewnie, yy, ofensywy nie byłoby ukraińskiej, wiele rzeczy by nie było, nie. Ja zaryzykuję pewną tezę. Poprzednio, jak zaczynała się ta wojna, nie słuchano tych racjonalnych wojskowych. Wszyscy byli tak. napompowani tym, że jak, no po prostu, albo się poddadzą ci Ukraińcy, bo mają świadomość tego, że nie ma szansy z nami wygrać, albo po prostu będziemy tak zaniebiści, że rozjedziemy, wgnieciemy i tak dalej. To się nie udało. Od tamtej pory wymieniono garnitur dowódców bardzo intensywnie, tak? I w międzyczasie nawet ci, którzy przetrwali, czyli no, Szojgu dowódcą nie jest, to jest cywil, ale ma stopień ministra generała, Gerasimow i tym podobni, to oni tym razem nie są już tacy chętni, żeby powiedzieć, tak, zrobimy, bo wiedzą, jak było trudno i oni chcą mieć nie mniej niż tego, co potrzeba, żeby zapewnić sobie szansę na sukces w zmasowanym uderzeniu na Ukrainę w wybranych przez siebie miejscach. I ciągle im tego potencjału brakuje. Mhm. I oni w związku z tym są hamulcowymi pewnych rzeczy, pomimo tego, że presja na pewno z Kremla jest, no ale oni tym razem nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za to, że. Zaczną, a nie będą w stanie wygrać tego. I wolą mozolnie popychać, spychać tam, gdzie im się to, to udaje, w rejonach tam, na przykład Ardiwki, czy gdzie indziej, ale nie chcą ryzykować potężnego, skoncentrowanego, jeszcze nie chcą, jeszcze nie chcą uderzenia, bo skala strat może być taka, że nawet ich to może przytłoczyć, a społeczeństwo rosyjskie mogłoby w końcu zacząć inaczej na to patrzeć. W końcu, bo jak dotąd było wybitnie cierpliwe i przyjmowało wszystko na garba. No ale nawet ono, to społeczeństwo rosyjskie, ma jakąś, jakiś tam poziom bólu, który dalej ich już będzie za nadto uwierał. I ja bym powiedział, pamiętają jakie ponieśli straty, kiedy szarżowali. I to długo będą jeszcze odrabiać tą lekcję, jakie mają w tej chwili możliwości, jaki jest potencjał tego, co przywracają do służby, co, co mobilizują, rozbudowują. Przy okazji widać, że nie chcą drażnić społeczeństwa oraz biznesu, bo tym razem w mniejszym stopniu stawiają na mobilizację, w większym stopniu stawiają na po, pozyskiwanie od razu kandydatów do kontraktu. Mhm. I to widać w ich działaniu. Czyli wolą nawet na to przeznaczyć więcej pieniędzy, ale już nie wkurzać yy, przemysłu, nie paraliżować yy, miast, bo znikają im pracownicy różni, nie paraliżować kolei, bo zwijają yy, nawet tych, yy, yy, jak to się nazywa, kolejarzy po to, żeby wypełnić normę przydziału do wojenkomatu i trochę inaczej rozgrywają tą sytuację, woląc zapłacić za to więcej, chociaż przez chwilę, no bo straty robią swoje. I tu jest pewna zmiana w podejściu do, do Rosjan, zwłaszcza, że teraz biorą z tych dużych miast, które zawsze były traktowane lepiej niż ta głubinka. Tak bym powiedział. No dobrze, natomiast nie odpowiedziałeś na to pytanie, czy ta ofensywa. To no, w... jeszcze? Czy ta ofensywa co? Nie. Zostanie przyhamowana, tak, ze względu właśnie na ten pakiet pomocowy. No bo Rosjanie no mogą być mówię. bardziej ostrożni, czy też właśnie zostanie przyspieszona? No bo mamy jeszcze te, wydaje się taką dziwną rzecz, no ale mamy te igrzyska, tak? No które, tak, tak. jak ty mówiłeś, że no będą naciski ze strony szczególnie Francji, Zachodu, żeby jakoś tam jakiś rozejm. Ja nie wierzę, no to... że nie będzie, natomiast, bo to środek ofensywy będzie. Pojmujecie. A więc co Rosjanie zrobią, bo wiesz, w tym momencie mamy kwiecień, no to jeszcze nic nie zrobią. Maj, no to jeszcze nie, ale od połowy maja już będą takie warunki, że można coś zacząć organizować. Warunki warunkami, ale odpowiednia ilość. o pogodzie, tak? No bo tak. Tak. to tylko. Bo jest teraz pogoda. nic nie to można, bo maja, jest z, 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 pogoda pytańca. nie sprzyja. Mhm, jeszcze. Co najmniej najwcześniej połowa maja, ale. Najwcześniej. Y Ostatni Te dwa lata ostatnie to nie są standardowe przykłady typowych przebiegów zachowań pogody, jak to było na przestrzeni dłuższego czasu. To jest trochę anomalium, jeśli chodzi o pogodę. To zauważyły wszystkie strony. Po drugie, Budanow mówi, że maj, czerwiec Rosjanie będą gotowi do tej ofensywy. Ja oceniałem, że raczej koniec czerwca, początek lipca tu wchodzimy już w ten zakres blisko 16, chyba 16 lipca mają się zacząć igrzyska, ale no, dotychczas Rosjanie, jeżeli cokolwiek robili, to zawsze robili jednak tuż po, tak? 22 e, lutego. No, ale to były wiesz, w, Socie, zimowy, czy w Kiński, tak, Pekinie, no to wiesz to... Pekinie. Tutaj mogą nie mieć właśnie tego skrupułu, to jest raz, dwa. Czas na zaciągnięcie tych środków wsparcia od Amerykanów e, w tym momencie. Kto powiedział, że do Europy cały czas nie płynęły zapasy i nie były odbudowywane zasoby stoków w magazynach amerykańskich w Europie? Więc w skali do miesiąca czasu dużo z tego, co jest potrzebne, może trafić na Ukrainę. Mamy czyli przed rozpoczęciem, tak, czyli przed tak, rozpoczęciem. Ja uważam, że przed jest. czerwcem, przed czerwcem zostaną na tyle odbudowane zdolności defensywne Ukrainy przy trwającej non stop rozbudowie pozycji obronnych tam na to przeznaczono w ciągu tego tych trzech w pierwszym kwartale tego roku poszło 60 milionów dolarów jako równowartość kwoty w rozbudowę pozycji obronnych ukraińskich. I Robią to no naprawdę coraz poważniej, coraz też szybciej. Jaki będzie efekt tych wszystkich umocnień, zobaczymy, i ile tych budują linii tych umocnień, to też zobaczymy. Natomiast nie bez powodu Ławrow zasygnalizował w tym tygodniu, że są gotowi rozmawiać na przykład o rezygnacji z zaanektowanych terytoriów, nad którymi obecnie nie mają kontroli. Widę Herson obwód hersoński jest tylko w części kontrolowany przez Rosję, tylko w części jest kontrolowany poroże. nawet nie cały przecież obwód doniecki jest kontrolowany. No a wiesz Zaporoże jest kluczowe, bo jest korytarz to wiesz to. Właśnie i pojawiają się takie hasła, że Nawet hersoń ten Kamaik jest kluczowy rozmarz. bo ten Krym, tak. No. Więc tu jest wiele czynników i ja uważam, że w skali miesiąca dostaną tyle sprzętu, który znają, to jest ważne, sprzętu i amunicji, które znają Ukraińcy, że to może im pozwolić na bycie dobrze przygotowanym. No dobrze o tym mówię, mówi, czy wiesz, czy prostytu. no bo trochę inaczej mogliby atakować Rosjanie, kiedy nie byłoby tej pomocy, a teraz jeżeli będzie pomoc, lepsze morale też, no bo pamiętajmy tylko patrzymy na ten, no ale też morale się poprawiło. Poprawi tak. się ukraińskie, że ta pomoc będzie słana, że za nami ktoś stoi, że nie zostaliśmy zdradzeni i tak dalej. No bo takie też głosy przecież były. Były takie teksty. E, I, przez Rosjan zresztą też to mhm. I jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Ukraińcy tak bardzo zwiększali swoje zdolności produkcji dronów, tych FPV, najtańszych, najprostszych, ale skutecznie wykorzystywanych? że Obecnie ta, często? tak, ta produkcja sięga już ze wszystkim? Nawet 120 tysięcy w skali miesiąca. Mhm. I oni nie, uży, nie zużywają tego na bieżąco, cały czas znaczna pula z tego idzie tak. na rezerwę, na poszczególne kierunki. Więc o ile tutaj to nie są rzeczy, które ładując w samolot nie możesz ich szybko dostarczyć tutaj, no nie wiem, nawet na lotnisko w Jasiące i przewieźć do Ukrainy, bo te głowice do tego wszystkiego są niewielkie. I ten masowy towar już będzie startował, zakładam, że od poniedziałku, wtorku, w dużych ilościach. I oni te drony doposażą w potrzebną amunicję, czy to przeciwpancerną kumulacyjną, czy też po prostu odłamkową, i będą w stanie działać. To, co ja wiem o ilościach, jakie Zgłosili Ukraińcy, że potrzebują na powstrzymanie no, możliwej, prawdopodobnej ofensywy rosyjskiej, to oni będą w stanie to mieć w ciągu czterech miesięcy samodzielnie. Ale inne, bardziej ambitne drony, które cały czas napływają ze świata, łącznie czy to ze zbiórek różnego rodzaju, czy jako wsparcie poszczególnych krajów, które chętnie widzą testy tego typu uzbrojenia swojego, jest taka, że to się skróci. Więc suma, nie zdążą wyprodukować tych dronów tyle, co by potrzebowali, gdyby byli sami, ale dostaną w trakcie bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o omnicę artyleryjską, sprzęt przeciwpancerny i ogólnie uzbrojenie różnego rodzaju. Samoloty wątpię w to, żeby zdążyły wejść F-16 do skutecznego użycia na Ukrainie w tej połowie roku. Nie wierzę w to absolutnie. No A ale... mógł się lipiec. Lipiec, tak? No, Myślę, że suma... nie sierpień. Nie lipiec, sierpień. Wejdę. Lipiec, sierpień. Natomiast Sierpię suma bardzo. tych wszystkich wysiłków pozwoli im w ciągu powiedzmy sześciu tygodni nabrać zdolności do zadania takiego poziomu strat atakującym masom rosyjskim, gdyby do takiego ataku doszło, że Rosjanie od nowa przeliczą wszystkie wskaźniki i będą się zastanawiali, czy już są w stanie, czy też nie. No właśnie, o tym mówię. Teraz czy, będzie analiza potencjałów. Tak. Czy przypadkiem nie natniemy się na pięć? I, bo jak teraz to, że tak powiem, Rosjanie zepsują, no to tej szansy w przyszłym roku już mogą nie mieć, po prostu. Znaczy, w tym roku już wtedy nie, nie będą mieli siły ta, na to. No, no. A więc, czy, jest... wie, czy nie przekalkulują tego? No bo inaczej kalkulując, że nie ma tej pomocy, i planowali. A czy przypadkiem. Nie będzie właśnie takie zachowawcze, chociaż oni lubią ryzykować, ale zachowawcze na zasadzie, a jednak e, uda, zróbmy, ale tak, żeby coś wygrać, ale na małym ryzyku. Dlatego, dlatego pojawia się to, że no, zajęcie to Charkowa nie. może być dla nich tym, co mogą sprzedać jako swój mega, super, hiper sukces. Tak, i to byłby sukces, tak bo tutaj się tak, tak, na pewno. I to jest Harków też jeden z elementów sukcesu. przemówienia Ławrowa. Więc patrząc na to, oni biorą pod uwagę te, te ryzyka, analizują potencjały, nie są wcale takimi optymistami Tak, tylko że wiesz, to zajęcie Charkowa by ich wkręciło w dług, jeszcze w dłuższy konflikt. Tak, bo walki o sam Charków no. będą trwały długo. To to Za pierwszy długo, ale po, ale po drugie, to. nagle, wiesz, no tworzysz, musisz stworzyć narrację, że ta wschodnia Ukraina to jest rosyjska, no i no i nie musisz nie możesz odpuścić następnych tych terenów, tak? No bo co zdobędziesz tylko ten kawałek ich Charków, no nie, będziesz chciał dalej iść, nie? No i wtedy Ale się dlatego robi problem, oni, bo. Oni ciągle działają na, na, na dwie ręce. Jedna ręka, Dima w co mówi. Historyczne rosyjskie ziemie również są na zachód od Dniepru. Cały czas tak, mają odesna. możliwość mówienia, że odesna. idą w tą, tak? Mhm. A Ławrow jesteśmy w stanie, będąc gołębiami pokoju, ograniczyć nasze apetyty. Wystarczyłby nam wtedy harków i zajęte terytoria. No ale to całe Ta Charkowskie musieli to to, to, to to. Ale grają na dwie. Zawsze mogą powiedzieć, że tamta, tamta ścieżka była niewłaściwa, nieadekwatna. Ta jest lepsza. Typowe rosyjskie tak, zakłady. Tak, no, tak, tak, no, w którymś momencie mogą powiedzieć, że przecież tylko regiony chcieli wyzwalać i to jest ten Oczywiście. plan, moim zdaniem, minimum na ten moment. Tylko, że tam problem jest z tym hersońskim, bo musieliby przekroczyć ten dniep, a to wydaje się na ten moment ja, science fiction. To co, przechodzimy już, słuchajcie, bo długo nam zeszło. Ostatni punkt. Najbardziej o tym w Rosji mówiono, czyli zamrożone rosyjskie aktywa amerykańskie zostaną przekazane Ukrainie. Tak, zostało to przegłosowane za przyjęciem i to jest ciekawe. Głosowało 360 kongresmenów, i tutaj wszyscy Republikanie głosowali za tym. Zobaczcie, o ile ta pomoc to budzi wątpliwości. To przejęcie rosyjskich aktywów, nawet, ci ludzie, tak, nawet ci ludzie z GOP-u głosowali za. Tak, a więc no, to też się nie spodobało oczywiście w Rosji. Jeżeli zostanie to uchwalone, no to oczywiście Rosjanie mówią, że to tam drobne kwoty, bo to tam 5, 6 miliardów, a przecież Amerykanie u nas mają 100 miliardów, nie wiem, skąd tą sumę sobie wymyślili, tych 100 miliardów, a w ogóle Europa ma 300 miliardów i w ogóle to stracą, strasznie stracą na tym. No natomiast powstanie wyłam, jeżeli Amerykanie to ogłoszą, wtedy. Bo w czerwcu. Prawdopodobnie w czerwcu Kanada nie... dołączy, być może Japonia, Japonia dołączy, bo tutaj też są, były rozmowy na ten temat. No i Europa w takiej nieciekawej sytuacji, no, będzie pod dużą presją i zarówno z zewnątrz, żeby przekazać te główne pieniądze. Jak i z zewnątrz, no, będzie podgryzana przez kraje bałtyckie, pewnie też przez Polskę, Oczywiście. przez Rumunię, tak, i być może, być może tutaj jeszcze przez Skandynawów, bo, bo te wszystkie kraje będą optować, żeby nie ponosić kosztów, a żeby te koszty były poniesione z rezerw i z aktywów rosyjskich, bo to się wydaje takie najbardziej logiczne. Tymczasem szefowa Europejskiego Banku Centralnego raczej stara się ostrzec przed tego typu A e, ona od początku była taka. I To właśnie, no niestety ona jednak jest uważam stopniowo pacyfikowana w tych sprawach i dlatego mi się wydaje, że póki jest von der Leyen szefową Komisji Europejskiej jest próba taka, aby zarówno będzie G20 szansa. będzie się tym zajmowała, jak i w najbliższym G7, czasie. G7, G7, G20 uchała. się tym nie zajmuje. No, no to G7. dobrze, Szanowni G7 podejmą tę decyzję i to spacyfikuje ten opór banków centralnych co niektórych i dojdzie do tego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, żeby tą sprawę załatwić, dlatego czerwiec będzie bardzo ważnym. Tak w i to wbrew tylko... pozorom jest ważne przy tej rozgrywce europejskiej, dlatego że to wybija ogłoszenie tego, tak, dlaczego Republikanie głosowali za. No dlatego, że... Yy, to było też, jak gdyby Trump podnosił, że przecież te pieniądze powinny być wykorzystane, żeby skoro Rosja nabroiła, no to weź zabierzmy ich pieniądze i dajmy Ukrainie. No i trudno, jak gdyby się z, taki, mówić, z taką zamiast. logiką nie zgodzić, można mówić, a prawnie coś tam, natomiast no, dla takiego zwykłego Amerykanina jest to świetny pomysł, tak? I dla wielu Europejczyków będzie też to świetny pomysł. Dlaczego my mamy płacić z własnych podatków, tak, na pomoc Ukrainie, skoro przecież można w tym momencie zabrać pieniądze te rosyjskie i przeznaczyć na to? Nie? Mhm. I to już jest kwestia, jak gdyby odpowiednich prawników, jak skonstruować to, żeby to było. Mm, Wykonywa, wykonalne, bo moim zdaniem, ja się tutaj akurat zupełnie nie zgadzam z szefową, że to jest wykonalne, bo skoro jest wykonalne, że zamrożone dewizy i wpływy z tych, mówię, zamrożone aktywa i wpływy z tych aktywów można przekazać Ukrainie, czy zabrać Rosji, no to dlaczego nie można? To, to ja nie widzę tutaj różnicy. Już ten pierwszy krok. Właściwie. Tak, już wykonano to już nie ma odwrotu, już, już nie można powiedzieć, a myliliśmy się, popełniliśmy błąd, nie? Już to zrobiono, zupełnie byłoby inaczej. Po pierwsze, zrobiono już dwa kroki do przodu, zamrożono to, no ale dobra, zamrożenie jeszcze można jakoś wytłumaczyć, że to się kiedyś Rosji odda, ale zabrano im wpływy, a więc no teoretycznie pozbawiono ich, ich roz, po pierwsze pozbawiono ich rozporządzania swoją własnością, pozbawiono ich wpływów z tych własności, a więc już bardzo jest mały krok, moim zdaniem, do konfiskat. I tutaj się nie zgadzam, że rynki to odbiorą negatywnie, bo rynki to, co miały już odebrać, miał, to już odebrały. I to wzięły i skalkulowały, a teraz to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no jeszcze jak gdyby potwierdza te rynki, tak, że to się stanie. Czy tu widzieliśmy, nie wiem, jakąś panikę na rynku amerykańskich akcji, czy nie wiem, obligacji z tego. No nie będzie żadnej reakcji, tak? To są jakieś rosyjskie mity, tak, że nagle szejkowie stracą zaufanie i, 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 i coś tam, nie. Ja przypomnę jeszcze, jak się tworzy prawo międzynarodowe. Są różne sposoby, między innymi metoda faktów dokonanych. Było kiedyś taki kazus w kwestiach, właśnie polityki międzynarodowej, że padło hasło w publicznym miejscu z ust amerykańskiego dyplomaty. Jest powszechnie wiadomym, że tak, tak, tak i tak. I nikt tego przez jakiś czas nie podważył, tego zdania wypowiedzianego. W związku z czym na tej podstawie wprowadzono do obiegu, w, jak to tam się tam nazywa, konwencja o prawie traktatów zapisy wynikające wprost z tego, co wtedy powiedział ten dany dyplomata, bo nikt temu nie zaprzeczył, a stało się to rzeczą powszechnie wiadomo i można tworzyć precedensy w ten sposób, wprowadzając je do kodyfikacji prawa międzynarodowego umownego, publicznego i tak dalej, da się. Więc w tym momencie, skoro to Pewien ogół się pojawia tak, w przestrzeni międzynarodowej, kierowany przez jednego z liderów światowych, czyli USA. Dołącza do tego, załóżmy, Unia Europejska. Nie przeszkadzają temu inne kraje członkowskie, w zdecydowanej większości, członkowskie ONZ. Da się to zrobić. I kto wtedy będzie miał do powiedzenia, że się z tym nie zgadza? No może sobie wtedy pisać Rosja zdanie odrębne, ale ogół zdecyduje, jak zdecyduje. Tak, natomiast oczywiście to dla Rosjan jest najbardziej groźne, bo to jest ten amerykański precedens pociągnie następne precedensy i może też dotyczyć prywatnych majątków, oligarchów, co już miało miejsce, natomiast no to by jak gdyby usanta... znaczy każda osoba, na które nałożone są sankcje, która współpracuje z reżimem, która czerpie korzyści, będzie musiała się liczyć z tym, że ich majątek może zostać w którymś momencie skonfiskowany. I to jest moim zdaniem takim największym problemem też na przyszłość, bo prawdopodobnie będzie trudno to w przyszłości odkręcić, tak? bez uregulowania tych reparacji w stosunku do Ukrainy. No więc ważny temat, nawet ważniejszy, bo to zostanie. Mm, bo będzie ten pakiet, pewnie jakiś następny. Amerykanie uchwalą czy Biden, czy Trump, w zależności kto wygra, tam jeden zrobi pożyczki, drugi zrobi darowiznę. Tak przy okazji, ten pakiet, który uchwalono, pomocy za bardzo się nie różni od tego senackiego tam są jakieś małe takie różnice, jest tylko tam mała kwota, która ma być w formie pożyczki, ale i tak można tą pożyczkę częściowo umorzyć, umorzyć więc to może nawet i korzystniejsze. To się też nie różni często od pomocy międzynarodowego funduszu walutowego, nawet często jest korzystniejsze, nie, więc... Tak, ale popatrz, z 61 miliardów, 23 mniej więcej idą od razu na, na odbudowę zapasów amerykańskich. No to no czyli znaczy ta, 90% ta... zostanie w Stanach tej kasy, nie? Tam... Nie, no, nie, mniej. No, mniej. 10, 10 miliardów od razu z groszami idzie na stabilizację systemu y, finansowego Ukrainy. No ale co najmniej połowa z tych 50 będzie włożona w biznes amerykański, czyli biznes na tym skorzysta. No tak, tak. miejsca zarobią. pracy powstaną, zarobią miejsca Amerykanie pracy są oczywiste. Tak, dlatego dla mnie niezrozumiałe, dlaczego Republikanie byli przeciw. To to jest jakieś takie mało, mało rozsądne, bo na tym po prostu świetnie, świetnie zarobią i gospodarka będzie miała kolejny impuls wzrostowy. I można policzyć, że w skali dotychczasowe dwa lata, plus teraz, rok 2024. Ilość kasy wpompowanej w amerykański ciężki przemysł oraz nowoczesny też high-tech, to będzie prawie 100 miliardów dolarów. Dodatkowo więcej. Znaczy Fabryka ja o tym, o... TSMC w Arizonie 60 A, miliardów. Mówisz, ale to są całkiem inne rzeczy. Ja mówię tylko no. o tym, co poszło w przemysł zbrojeniowy i zbrojeniowy high-tech. Dodatkowe 100 miliardów. To się przekłada na dochody Amerykanów, na dochody firm. Oczywiście. Oczywiście, gdyby nie ten konflikt, pewnie gospodarka amerykańska byłaby w innym punkcie, tak niż jest, on na pewno daje no tak. impuls prowzrostowy. Tu niewątpliwie. No dobrze, słuchaj, przeszliśmy wszystkie 10 punktów. Wyjątkowo prawie dwie godziny, więc jak za dawnych czasów. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, zachęcamy do zadawania pod materiałem. Zachęcamy do lajkowania, wspomagania, wspierania Panie. naszej działalności. I obydwu my z CZ... tak, obydwu. I my ze swej strony dziękujemy, zapraszamy na jutro. Dziękujemy. Trzymajcie się. Do usłyszenia cześć. Do zobaczenia, cześć. A słyszę ja ten. E... Cały program miałem złą makietę i ty mi nie zwróciłeś uwagi. Zaangażowałem ja się w cześć. Faktycznie, no ale dzisiaj taki trochę Jaruski, słuchajcie, e, wyszedł. E, ja włączę poprawną makietę. O, teraz się nie włączy. A, może dlatego, że się nie chce włączyć. E, na czarno było i się pewnie ta stara załadowała. E, dziękujemy, widzimy się, słuchajcie, już jutro. Trzymajcie się jeszcze raz. Miłego cześć. wieczoru, cześć. Música